Dobry wieczór Państwu. Witamy w kanale sportowym w kolejnym odcinku przesłuchania. Dzisiaj moim gościem jest były kapitan reprezentacji Polski, dawno niewidziany, Jakub Błaszczykowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Muszę sprawdzić, obywatel Błaszczykowski, czy jesteście gotowi na przesłuchanie. Widzę, że forma jest. Za kilka dni, dokładnie w piątek, pojawi się w Amazon Prime dokument o tytule Kuba, opowiadający o twoim życiu i myślę, że dzisiaj do kilku historii sobie też wrócimy. Chociaż szczerze mówiąc, ja jestem zwolennikiem tego, żeby muzyki słuchać, obrazy i filmy oglądać i nie opowiadać konkretnie o każdej scenie, bo potem nie ma po prostu takiej przyjemności z oglądania filmu. Muszę ci powiedzieć, że zaproponowaliśmy też dzisiaj naszym widzom, żeby zadali kilka pytań na czacie. Mhm. Jeden komentarz nas tutaj mocno rozbawił przed programem i myślę, że od tego rozpoczniemy. Ktoś napisał: no to w końcu w tym studiu spotka się dwóch narcyzów, Błaszczykowski i Borek, którzy o piłce, o biznesie wiedzą wszystko. Czujesz się narcyzem? Bo ja nie. Wiesz co, no jakby szanuję to, że ktoś ma takie podejście i ocenia tak sytuację, natomiast no nie czuję się narcyzem. Poza tym no też mam lustro, nie? I myślę, że widzę w lustrze, także... Ale natomiast nie mam z tym problemu, naprawdę. Ile w tobie dojrzewała taka myśl, żeby powiedzieć tak, podpisać się pod tym kontraktem z grubymi sumami i zdecydować się opowiedzieć publicznie krok po kroku o życiu, o sprawach radosnych, przyjemnych, które dały ci w życiu dużo satysfakcji, ale też no, miałeś sporo zakrętów, historii mrocznych, z pewnością trudnych, które gdzieś tam są cały czas głęboko w tobie. To był taki proces, powiedziałbym, dojrzewania, czy to było natychmiastowe tak? Ja przyznam szczerze, że parę spotkań miałem, jeśli chodzi o film i akurat mnie osobiście też zależało na tym, żeby ten film, który się miał ukazać, żeby też był na pewnym etapie swojego życia. I myślę, że takim no, istotnym czynnikiem też do tego, że ja się zdecydowałem na film, to był ten moment tego zakończenia kariery. I myślę, że to miało też duży wpływ na tą moją decyzję. I oczywiście też później te wszystkie rzeczy dodatkowe, że poznałem Janka, który miał też fajne spojrzenie, podobne do mojego i miałem jakieś tam drobne obawy, bo mówię, kurczę, Janek młody chłopak i tak dalej, czy on to w ogóle udźwignie, jeśli chodzi o taki... Ty też kiedyś byłeś młody, ktoś ci dał szansę. Tak, dokładnie. Tak, czy udźwignie to z punktu widzenia takiego emocjonalnego, ale to, co wyszło później w sumie w trakcie, jak zaczęliśmy pracować razem, no to młody chłopak, ale okazał się naprawdę dojrzały emocjonalnie i no i cóż, no i ja się zdecydowałem i w sumie dobrze, bo też po tej karierze nie miałem za bardzo czasu nad tym, żeby się zastanowić, co dalej, bo cały czas jestem w tym pędzie i jest okej. A czy to było tak, że przebijały się te platformy? Nie wiem, Amazon, Netflix, Apple, Sky, Showtime i tutaj każdy dzwonił do ciebie, że chce zrobić dokument, a ty tylko wertowałeś te oferty? Czy to była taka tak naprawdę jedyna konkretna propozycja? To nie było też tak, że to tylko były platformy. Natomiast byłem na etapie, no rozmawiałem też z innymi, można powiedzieć, producentami, ale tu, jeśli chodzi o Amazon, no to było najszybciej i najbardziej konkretnie. Ja mam nadzieję, że to będzie Amazing Movie na platformie Amazon, że będziemy to mogli wspólnie obejrzeć. Jutro premiera kinowa dla przyjaciół. Pewnie pojawi się wiele gwiazd, nie tylko polskiego futbolu. Wracam do tego procesu dojrzewania i do timingu powstania tej produkcji filmowej, bo pamiętamy, że 9 lat temu napisałeś książkę z Małgosią Domagalik, też o tytule Kuba. Wtedy pojawiły się takie głosy, że to stało się trochę za wcześnie, że należało zaczekać. Różne są, powiedziałbym, różne są historie różnych piłkarzy i pisane w różnym momencie. Pamiętamy chociażby biografię Wojtka Kowalczyka, on jeszcze grał w piłkę i to się dobrze sprzedało i tam było mnóstwo anegdot. No, ty uważasz z perspektywy czasu, że to był taki błąd troszeczkę timingowy wtedy, pisanie tej książki, dzielenie się pewnymi historiami podczas kariery, czy po prostu uważasz, że dzisiaj ten film po latach jest naturalną konsekwencją i kolejnym krokiem po tamtej literackiej publikacji? Wiesz co, ja
oceniam to przez pryzmat tego, co się wydarzyło po filmie i po filmie, po książce i to, co jak się później to wszystko potoczyło. I ja myślę, że no, oczywiście, że zawsze się pojawią głosy, że można to było zrobić później, można to było zrobić wcześniej. Pytanie jest myślę ważne i takie, no, że tak na dobrą sprawę takie wątpliwości będziesz miał zawsze, tak? Zawsze będziesz myślał, czy nie, żeby nie też nie... nie stracić tych swoich 5 minut i tak dalej, czy ktoś będzie chciał później tą twoją książkę czytać i jasno, i jakby jest wiele, wiele pytań i one zawsze będą. Uważasz, że stałeś się przez te 9 lat człowiekiem odważniejszym w formułowaniu pewnych poglądów? Jak mówię tutaj, to co miałeś do powiedzenia w książce, a to co powiesz w filmie? Myślę, że tak. Myślę, że też książka to jest jedno, bo gdzieś czytając książkę człowiek sobie sam tworzy obraz tego, czy wyobraża sobie to, co czyta. Natomiast tu masz obraz i ten obraz przemawia, tak? I tu nie da się wyobrazić, tylko masz i czujesz to, co widzisz. I w sumie można powiedzieć, że to były dla mnie dwa takie momenty takich dość ciężkich przeżyć, ale film było nakręcić dużo ciężej. Byłeś spięty? No jednak emocje były cały czas. I te emocje to były mocne, bo jeszcze jak weźmiemy pod uwagę fakt, że zaczęliśmy w sumie kręcić ten film w momencie, kiedy grałem ostatni mecz w reprezentacji i sam fakt tego bycia na tym zgrupowaniu i przygotowywania się do tego meczu, to już było dużo dla mnie, no, taki duży ładunek emocji. Pierwsze ujęcie to jest czerwiec 2023, kiedy grasz te 16 minut pożegnalne po kilku latach przerwy w reprezentacji za kadencji jeszcze Fernando Santosza. Dokładnie. Dokładnie. Wtedy, jak można powiedzieć, wtedy zaczynaliśmy. I też nie jest prostą rzeczą uzewnętrzniać się z pewnymi rzeczami. A moja historia też nie należy do historii łatwych i jakby przeżywanie pewnych rzeczy na nowo i wracanie do tego typu rzeczy, to zawsze musi budzić emocje i budzi. Aż teraz tak się zastanowiłem, czy to był dokładnie 16 czerwca, dokładnie, ten mecz pożegnany. Tak. Zobacz, jak ta szesnastka jest tobie przypisana. Całe życie. No. Czy Wisła, czy reprezentacja, czy Dortmund, czy Wolfsburg, czy nawet 16 grasz ostatni mecz. Dokładnie. No jakby i w sumie człowiek nie jest w stanie najlepszy pewnych rzeczy planować. Najlepszy turniej 2-16. Dlatego mówię, że człowiek nie jest w stanie nawet niektórych rzeczy zaplanować, ale tak się wszystko toczy i tak się wszystko układa, że akurat ta szesnastka gdzieś tam się przewija w moim życiu dość mocno i dość często. I myślę, że też trochę tak jestem kojarzony z tym numerem i jakby nie ma jakiejś tam wielkiego tutaj wielkiej historii, żebym mógł powiedzieć, dlaczego numer 16, ale ten 16... Interesuje cię ta liczba na tyle, że czytasz pewne znaczenia, że gdzieś tam dociekasz? Nie mam takiego. Googlujesz? Tylko po prostu, wiesz, zacząłem z tym numerem grać, bo wcześniej wolałem bardziej numer 10, tak? Wolałem grać z dziesiątką i tak dalej, i tak dalej. No, byłeś dobry, no nie przesadzaj. Ale trafiłem do Wisły i tam miałem numer 16 i tak już ten numer 16 dostał. No ja cały czas mam przed oczami, nie wiem, to tyle lat minęło, a cały czas się widzę jako prawego obrońcę z tą pękniętą kością śródstopia w meczu kwalifikacyjnym do Champions League z Panathinaikosem Ateny. To był chyba wtedy autorski pomysł Jerzego Engela, żeby cię ustawić na prawej stronie defensywy. Liczba buntu i nieposłuszeństwa, dostaje taką informację. To oznacza 16. Coś w tym jest? Poważnie? Tak, liczba buntu i nieposłuszeństwa. No to... Zgadza się. Zgadza się. Dokładnie, to myślę, że no... No widzisz? No, czyli nie przypadek chyba. Znaczy nie, no to nie jest tak, że ty byłeś moim zdaniem nieposłuszny. Zawsze miałeś swoje zdanie. No buntownikiem takim troszkę byłeś, prawda? Czasami z wyboru. Z natury też. Z natury. No wydaje mi się, że też te wszystkie rzeczy, których człowiek doświadcza od samego początku swojego istnienia i tej ziemskiej przygody, mają na nas wpływ i gdzieś tam oddziaływują. Na pewno tak, no jakby teraz no, ciekawe, że akurat ten numer, znaczy, że ma takie, ta liczba ma takie znaczenie, bo w sumie wiele takich sytuacji miałem w swoim życiu. Dzisiaj wiemy, co to znaczy. I szczególnie jak byłem młody, gdzieś tam zawsze taki mocno buntowniczy.
Natomiast później z czasem człowiek zawsze też przez pryzmat tych swoich doświadczeń, które przeżyje i tak dalej, to też ma to wpływ i zmienia trochę człowieka. Myślę, że też moment, w którym rodzą się dzieci, to też człowiek po prostu już trochę inaczej spogląda, nie tylko przez pryzmat siebie, tylko zaczyna sobie zdawać sprawę, że już jest odpowiedzialny za swoje dzieci i chciałby też jakby, żeby te dzieci jak najlepiej wychować. Dlatego myślę, że wiele rzeczy w życiu, które się u nas dzieją, no, mają wpływ na nas i zmieniają też nas jako ludzi po prostu. Znaczy ja myślę, że Agata i dzieci, one bardzo mocno cię zmieniły, bo ty wydaje mi się, że miałeś takich kilka oblicz. To znaczy kto cię znał powierzchownie, nie wiem, z telewizji, z wypowiedzi takiej publicznej, to zawsze był to Kuba otwarty, uśmiechnięty i tak dalej. Ale nie ma co ukrywać. No, każdy z nas gdzieś ma takie swoje demony. Ty miałeś takie mroczne strony, prawda? I one gdzieś tam chyba trochę zaczęły znikać wraz z pewnymi wydarzeniami w twoim życiu, które, no nie chcę mówić, że cię uczłowieczyły, bo zawsze byłeś człowiekiem z wielkim serduchem. Natomiast no, tak cię rozjaśniły trochę, prawda? Wewnętrznie. No myślę, że na pewno. Ja myślę, że na pewno tutaj, jeśli chodzi o Agatę, to ona też no, zmieniła mnie, czy tam nie tyle mnie, ale potrafiła ze mną też przy moim niełatwym charakterze i tym takim trochę no, dominującym, w sensie takim, że musiałem mieć ostatnie słowo i tak dalej. Tak, jakby, uważa, że masz niełatwy charakter? No, myślę, że tak. że po pewnym czasie człowiek dochodzi do wniosku, że w sumie no nie zawsze ten, kto ma ostatnie zdanie, wychodzi na tego, który wygrał daną potyczkę, nawet słowną i tak dalej. Ja myślę, że to jest taka... Z tego założenia wychodzę z domu. Ja myślę, że to jest taka... No, taka rzecz, na którą wcześniej, jak byłem młodszy, nie zwracałem uwagi, a po pewnym czasie człowiek zaczyna dochodzić do wniosku i zaczyna no, inaczej spoglądać na pewne rzeczy. I później jak dochodzą jeszcze dzieci, które myślę, że są takim mega testem cierpliwości i nie tylko, jeszcze córki nastoletnie, to już jest no, w ogóle... No ciężki temat. I... Rozumiem, że zaczynasz się powolutku przygotowywać do selekcji zięciów, tak? Na razie o tym nie myślę. Odsuwam to w czasie. Okay. Żebym jakby daję sobie jeszcze czas, bo nie jestem na to na dzień dzisiejszy gotowy. A szalony czterolatek? Czy to jest nadzieja polskiej piłki? Ciężko powiedzieć. Na pewno ten też film pozwolił tam trochę pogrzebać w tych takich archiwalnych naszych nagraniach i w sumie jest duże podobieństwo i w sposób, w jaki się zachowuje i tak jakby, jak przekładam to teraz, bo sobie przypomniałem, bo człowiek nie zawsze pamięta te swoje lata młodości i tak dalej, to aż niekiedy złapałem się za głowę, jakie to podobieństwo jest duże. A rodzinnie kto, powiedziałbym, jest królem tych archiwów? Kto najwięcej tych wszystkich rzeczy archiwalnych, które, no pewnie nie wszystkie, ale zobaczymy, czy jest w nich w filmie, kto to zachował? Babcia, Jurek, Małgosia? Nie, właśnie tam Gośka, no. Gośka. Ona miała te wszystkie z reguły nagrania i tak dalej. Gosia, siostra Jurka. Tak, tak, dokładnie. I ona miała te wszystkie nagrania i no, wiadomo, że trzeba było to wszystko poszukać i dać się ekipie, która później nad tym pracowała, ale myślę, że właśnie ona miała najwięcej tych takich materiałów archiwalnych. W przyszłym roku skończysz 40 lat, tak? No to się zapowiada. Jesteś człowiekiem szczęśliwym, tak możesz powiedzieć, przed 40? Spełnionym? Wiesz co, jestem człowiekiem szczęśliwym i jakby czuję się, że zrobiłem coś takiego, co równie dobrze, pewnie gdybym wybrał jakieś po drodze inne drogi, a pewnie tego było więcej i więcej było tych takich znaków, które wskazywały, że bardziej mi się nie uda, niż mi się uda, ale na szczęście dziś ten mój drogowskaz, czy tam ta moja nawigacja przez życie dość dobrze mnie poprowadziła, tam może też trochę ta intuicja i no jestem spełniony, natomiast zawsze mi czegoś będzie brakować w życiu i jakby to jest nieuniknione, ale jestem szczęśliwy. No. Powiesz, czegoś mi będzie brakować, to co ci pierwsze przychodzi do głowy? No ja myślę, że też, wiesz, no... zawodowo na pewno chciałbym, nie wiem,
być mistrzem świata. Na przykład. Albo być królem strzelcą mistrzem świata. Albo na przykład, karny, strzelić karnego z Portugalią, może wygrać finał Ligi Mistrzów, wiesz. To są takie rzeczy, które człowiek sobie tam może gdzieś po czasie o tym wspominać, Znaczy rozumiem, że te kwestie niespełnienia bardziej tutaj kierujesz jakby w stronę tej totalnie na jej satysfakcji sportowej niż innych sfer życia. Nie, myślę, że ta druga sfera życia, czyli życie prywatne, na pewno też ta historia, która moja jest, to człowiek, wiesz, to zostaje do końca życia, tego się nie da zapomnieć i też trochę takie poczucie, że szkoda, że nie jestem w stanie się podzielić, wiesz, nawet tym swoim życiem piłkarskim i tą swoją karierą, którą zrobiłem z ludźmi, czy tam z mamą i tak dalej. To są takie rzeczy, których nie będę już w stanie zmienić. Nie? Muszę z tym żyć, muszę to akceptować i tak też robię. No. Mhm. Te przykre wydarzenia, do których też wracasz w filmie, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że mija tyle lat i nawet przy zwiastunie, przy reklamie tego dokumentu, ty przerywasz kilkakrotnie te nagrania. To się okazuje, że to po prostu są to takie emocje, są to takie kwestie, które się nigdy nie przedawniają, nie starzeją i jakby nie powodują, że ten poziom emocji zaczyna zdecydowanie maleć, że potrafimy o tym rozmawiać totalnie spokojnie. No ja myślę, że się nie da. Wiesz, tym bardziej, że to jest taka... To będzie w tobie do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia? Tak, myślę, że tak, że to jest taka, że tamto zdarzenie tak mocno wyryło ślad na mojej głowie, na mojej psychice, że ja nie jestem w stanie o tym, wiesz, zapomnieć i jakby no się nie da. To jest to było zbyt duże dla mnie przeżycie i w sumie też ja sam bym tego nie chciał, bo to jest część mojego życia i część tego takiego... Jak często to do ciebie wraca i widzisz to przed oczami? Wiesz co, szczególnie często jakoś tak o tym nie myślę, bo też nie chcę się... dołować? Dokładnie. Nie chcę też jakby... Rozumie to, że okej, już taka jest moja historia, to się wydarzyło i tak dalej. Natomiast okej, jeśli chodzi o film, to jest część mojego życia i też myślę, że ta sytuacja ukształtowała mnie jako człowieka. Miała ogromny wpływ na to później, co osiągnąłem, jaki miałem charakter, jak do tego podchodziłem i jak podchodziłem do wielu innych rzeczy. Natomiast myślę, że ja już to zrozumiałem i w pewnym sensie to zaakceptowałem i dlatego nie mam potrzeby wracania do tego tak często, ale na pewno to zostanie ze mną do końca życia. A ojcu wybaczyłeś? Tak. Wybaczyłeś? Tak. Przepracowałeś to w sobie? Tak. To jest jedna z cięższych rzeczy, na które potrzebowałem wiele lat, żeby to zrozumieć. Czyli dzisiaj też potrafisz pójść zapalić świeczkę na grobie taty. Tak. Ja myślę, że wiesz, no, odpowiednim tutaj by było najlepszym zdaniem, jakie można powiedzieć, że po prostu czas goi rany. Po prostu. I jakby ja też musiałem sporo nad sobą i nad tym zrozumieniem tej sytuacji i bardziej gdzieś tam zastanowieniem się nie nad samym już skutkiem i tak dalej, tylko nad przyczyną i też, wiesz, mam obraz wcześniejszy ojca i tak dalej i też momenty, kiedy było fajnie, kiedy graliśmy w piłkę i później oczywiście ta sytuacja, która zmieniła wszystko, ale myślę, że tu mam obraz ojca, który był który miał dużą ambicję i myślę, że ambicja w pewnym sensie później gdzieś tam z rozczarowaniem przez pryzmat niespełnionych tam swoich oczekiwań połączona z alkoholem, to była taka mieszanka wybuchowa i myślę, że to mogło mieć duży wpływ na to, co się wydarzyło. Miałeś wokół siebie mimo wszystko dobrych ludzi, którzy bardzo się o ciebie troszczyli, którzy gdzieś tam dbali o każdy detal, czy babcia, czy Jurek, czy Małgosia i to ci pozwoliło gdzieś tam, powiedziałbym, no nienormalnie, bo to nigdy nie jest normalnie, ale w jakiś sposób znaleźć pewien substytut i poprowadziłeś to życie bardzo fajnie, bardzo rozsądnie, z wielką determinacją. Jak tak sobie
ktoś mnie pyta, Kuba Błaszczykowski, to ja zawsze mam pierwsze takie skojarzenie, taką definicję. Prawda, człowiek silny, beton, żelazo. No, to ty nie jesteś ani plastikowy, ani plastelinowy, czasami trudny, czasami się możemy nie zgadzać, możemy mieć różne opinie, natomiast no, prawdziwość i żelazo, prawda? Wiesz co, no, sam siebie nie chciałbym oceniać. To jest twoje spostrzeżenie i oczywiście to jest coś, no, to coś fajnego. Nieraz mieliśmy różne zdanie na jakiś temat, czy tak. Meczu, czy pewnej sytuacji. Ale to jest coś takiego, co wiesz, co jakby fajnie usłyszeć, tak? Że jeżeli widzisz, że ktoś po prostu, kto stoi z boku, czy kto obserwuje ciebie, jak grałeś i tak dalej, ma o tobie takie zdanie. Natomiast ja myślę, że to jeśli chodzi właśnie o tą taką prawdę, czy tam o człowiek z żelaza, czy może nie z żelaza, ale wiesz, ja myślę, że... Ale zgodzisz się, jest to dzisiaj taki nasz trochę fejkowy świat, gdzie ludzie udają bardzo często kogoś innego, gdzie chcą się komuś przypodobać, gdzie tworzą wokół siebie scenariusze, gdzie nakładają maski, gdzie w tym wszystkim jest dużo plasteliny, zastanawiają się, co tutaj zrobić, jak się ulepić, żeby się innym podobało. Ty ja nigdy myślę, tego nie robiłeś. Ja myślę, że właśnie w takim świecie żyjemy trochę teraz, nie? Może nawet można powiedzieć, że jesteśmy trochę sami, ten świat stworzyliśmy i jesteśmy takiej trochę pułapce, gdzie ja nie miałem takiej potrzeby, żeby coś takiego robić. Po prostu. Ja nie miałem z tym problemu i też nawet jak popełniałem błędy, to wychodziłem i się do pewnych rzeczy przyznawałem. I to jest, myślę, też... No, jesteśmy ludźmi. Mamy prawo do tego, żeby robić błędy i mamy prawo do tego, żeby te błędy popełniać. No, nie jesteśmy nieomylni i nie wiem, czy znasz człowieka, który zrobił wszystko tak na 100% i nie miał problemów i nie miał... Znam takich, co myślą, że zrobili wszystko dobrze na 100%, no, ale tak nie znam. No widzisz, czyli zawsze popełniasz te błędy i myślę, że to są też rzeczy, na których się człowiek najwięcej uczy, nie? No bo jednak jak wygrywamy mecze i tak dalej, z reguły ta analiza tego występu jest inna niż jak ten mecz przegrasz. Mało tego, nie zawsze jest też tak, no komentowałeś wiele meczów i nie zawsze ta drużyna, która była lepsza, wygrała, nie? No bo to jest też część tego sportu, dlatego wiesz, no normalna sprawa, no. Właśnie sobie się tak uświadomiłem, że pewnie twoich to skomentowałem z 250 albo 300 w życiu Bundesliga plus reprezentacja, ale tak wracając jeszcze jakby do tych kwestii, które pewnie no działy się w życiu w konsekwencji tego, co wydarzyło się w tym bardzo młodym wieku, bo i muszę ci powiedzieć, że mój tata na przykład wychowywał się bez ojca i pamiętam, rozmawiałem kiedyś z babcią i powiedziała, wiesz co, no twój tata przez to, że nie miał taty, kompletnie nie umiał się zachowywać w stosunku do kobiet, do twojej mamy. Nie miał takiego wzorca, nie wiedział nawet, wiesz, jak zbudować pewną bliskość. I bardzo mnie to ciekawi, czy ty też jakby musiałeś się na przykład uczyć takiej relacji damsko-męskiej z Agatą na przykład. Jak należy traktować kobietę, jak okazać szacunek, czułość. No takie teoretycznie zwykłe rzeczy, ale niezwykle istotne, gdzie bardzo często jednak no, ojciec jest tą osobą, którą jako pierwszą podpatrujesz jako syn. Ja myślę, że to dla każdego syna, wiesz, ojciec to jest zawsze wzór, nie? I każdy z nas... myślę, tak ma, nie? Że zawsze się wzorujesz i pierwszym takim wzorem to jest twój ojciec. Ja myślę, że to by było dobre pytanie do Agaty, chociaż ja nigdy nie byłem, znaczy nie byłem, nigdy nie byłem, nie, mia, nie miałem zawsze problem z tym, żeby okazywać uczucia i tak dalej. Myślę, że to wynikało... Tak, chodziło jej za rękę, czy to była ręka lipa? Nie, no wiesz, zdarzało się, że chodziliśmy za rękę, natomiast... ja, tak jak mówię, ja nie miałem wzoru takiego, który... No, ja mam taki moment do momentu wydarzenia się tragedii i do tamtego momentu, wiadomo, że były momenty też troszkę wcześniej ciężkie, ale też mam obraz ojca, który, wiesz, który też się starał i starał się po prostu nas wychowywać. Ja myślę, że niekiedy, nie zawsze trzeba mieć ten wzór, żeby samemu dojść do pewnych wniosków i wiedzieć, co wypada, a co nie wypada. I można powiedzieć, że ja trochę takim sam się po prostu do pewnych rzeczy nauczyłem. No i
nie mnie to oceniać. Myślę, że to by musiała Agata ocenić, ale, no, ale już prawie 20 lat jesteśmy razem. No. Może wiesz, lubi takich zdystansowanych, zimnych drani, chociaż o gorącym sercu. Ktoś, kogo kocham, kochałem z nim pracować, nie myślę jednak w tej chwili o nim jako o piłkarzu, tylko bardziej jako o człowieku i jestem jego przyjacielem i on jest moim przyjacielem. Kto to powiedział? O tobie. Występuje w tym filmie. Jürgen Klopp? Tak. To jest, to powiem ci, że taka laurka chyba lepszej nie można dostać. To była zawsze perfekcyjna relacja, czy bywała trudna? Nie, bywała trudna i w sumie jest też ten temat poruszony w filmie, tak dość ciekawy temat. No i jakby, no ja, jeśli chodzi o trenera Kloppa, zawsze miałem z nim dobry kontakt i w sumie kontakt, który utrzymujemy do dziś oczywiście nie jest to częsty jakiś tam kontakt, że dzwonimy do siebie i rozmawiamy, co nie, jedliśmy na obiad. Nie, tak, że po każdym meczu Liverpoolu piszesz, no, to powinieneś to inaczej ustawić. Nie, ale bo też jakby szanuję jego czas, szanuję jego, zdaję sobie sprawę, oni grają co 3 dni mecze, to on też w sumie ile tego czasu ma dla swojej rodziny, a nie ma dużo i myślę, że też ta decyzja, którą ogłosił niedawno, to też trochę wynika po prostu z tego, że już jest zmęczony i jakby też jak widać, no a też znam Jurgena tak prywatnie mocno. Jesteś w stanie gdzieś dzisiaj jakby sobie wyobrazić, że nie ma w tej decyzji drugiego dna? Tak. Że po prostu jest już na limicie? Tak. Dlaczego jestem w stanie? Bo ja już 3-4 lata temu, jak rozmawialiśmy, to mówił, że już ma, że czuję, że to jest zupełnie co innego niż było w Bundeslidze, że tam jest cały czas gra i tam masz praktycznie 11 miesięcy w roku i cały czas na najwyższym poziomie. Mówi też, myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że co jest jego mocną siłą. On jest bardzo charyzmatyczny i też każdy mecz, każdy nawet przerwa czy przed meczem u niego, to jest zawsze wszystko takie, że on cały chodzi, tak? On to przeżywa i ja po prostu myślę, że doszedł po prostu do ściany, że potrzebuje tego odpoczynku, potrzebuje znowu nabrania takiego dystansu do tego, żeby mógł dalej wykonywać swoją pracę tak jak to robi do tej pory i ja myślę, że to jest jego taka przemyślana decyzja, co na pewno nie było mu łatwo podjąć taką decyzję. Tym bardziej, że widać, że naprawdę czuje się bardzo dobrze w Liverpoolu i zresztą no, osiąga tam fantastyczne wyniki. A powiedz mi, bo no, wydawało mi się, że oni będą ze sobą zawsze, jako pierwszy trener i asystent, że tylko Buwac, no bo nawet też ten Buwac przez moment był trenerem tymczasowym, zagrałeś chyba u niego jeden mecz, z tego co pamiętam 27 u Dola i ponad 200 u Jurgena Kloppa. Natomiast wyszedł raz w tym Liverpoolu przed orkiestrę Buwac i za chwilę już tego trenera nie było. Ale Żeliko Buwac mówi, że był moim asystentem? Nie, że był chyba w jednym meczu jako pierwszy trener wpisany. Ale to może tam było jakieś, nie wiem, kartka albo trener coś nie mógł i tak dalej, bo on zawsze był asystentem. Zawsze asystentem. I tam gdzieś się raz wypowiedział, kiedy Klopp był ukarany w Anglii. No i to w zasadzie był początek jego końca. Bardziej zmierzam do tego uśmiechu. Mhm. Jurgena Kloppa. Czy on jest zawsze ten szeroki, bo teraz ma, wiesz, ładne zęby. Nie wiem, czy w Niemczech, czy w Turcji. Natomiast czy ten uśmiech jest zawsze szczery i prawdziwy? Czy to jest maska Kloppa, a czasami tam jakby kompletnie inne rzeczy i myśli kłębią się pod czachą? Jak ja bym miał ocenić ze swojej perspektywy i tego, na ile poznałem trenera, to myślę, że to da się wyczytać z tego uśmiechu, czy to jest uśmiech prawdziwy, czy to jest uśmiech taki, żeby był uśmiech, ale i tak widać, że... Szymon Marciniak u nas powiedział, że uśmiechowi Kloppa to do końca nie można wierzyć, że to jest uśmiech. Dokładnie, ale ja myślę, że on przy tym wszystkim ma taką charyzmę i taką mimikę twarzy, że on naprawdę potrafi to, że ty nie musisz mu, on nie musi ci nic więcej mówić, od razu wiesz, o co chodzi. Ja też osobiście trochę byłem zszokowany, bo ja wiedziałem, że Jurgen i Żeliko, no to byli naprawdę... No wydawało się, że duet doskonały, tandem, i że to się nigdy nie skończy. Dokładnie. I jakby no trochę
dla mnie taka szokująca, znaczy nie tyle szokująca, ale trochę taka informacja, która mnie po prostu zaskoczyła, bo nie spodziewałem. Natomiast myślę, że doszli po prostu wspólnie do wniosku, że tak będzie najlepiej. Jak patrzysz dzisiaj na przykład na warsztat Kloppa, to uważasz, że on jest w każdym elemencie tak samo dobry? Czy na przykład, nie wiem, w kwestiach psychologii absolutny mistrz? A inni ludzie potrafią doprecyzować pewne detale taktyczne? No bo wyobrażam sobie, że nie ma też trenerów idealnych, którzy są w każdym elemencie tak samo dobrzy. To twoim zdaniem, co jest największą siłą Kloppa, a gdzie bardzo inteligentnie oddaje innym pole? Bo nie powiem o deficycie, bo nawet jak człowiek jest inteligentny, to deficytem nie jest to, kiedy komuś mądrzejszemu dasz pole do zagospodarowania. Wiesz co, ja myślę, że jego taką... Jakbym miał wycenić, tylko jakbym miał powiedzieć jedną taką... Wycenisz, to wszędzie będzie drogo. główną rzecz, to ja myślę, że oczywiście ta sfera taka psychologiczna, że on potrafił naprawdę zmotywować drużynę i ta drużyna chciała dla niego grać. I jeżeli miałbym ocenić przez pryzmat wszystkich trenerów, u których miałem grać i powiedzieć, który trener wyciągnął ze mnie najwięcej, to był Jurgen Klopp. Że on naprawdę, na mnie kiedyś się wydawało, że to już jest nasza granica, a to było nie, panowie, jeszcze, nie? I jakby cały czas nas starał się budować. Oczywiście, że to nie jest prosta rzecz, ale ja myślę, że to jest jego ta charyzma i to, jak on to robił i w jaki sposób i też... On potrafił, wiesz, rozładować emocje w momencie, ale wtedy, kiedy widział, że się dzieje coś źle, że drużyna nie funkcjonuje tak, jak on by chciał, to potrafił zrobić, pokazać inną twarz i w sumie ze śmiechu już wszyscy stali na baczność. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, że on potrafił też czytać drużynę i wiedział, kiedy sytuacja za zbyt duże rozluźnienie powoduje, że staje się to wszystko niebezpieczne, a kiedy jak jest za duże napięcie, kiedy to rozładować. I ja myślę, że to miałeś są takie... Miałeś poczucie niesprawiedliwości i takiego niesprawiedliwego potraktowania przez trenera, którego nie rozumiałeś względem własnej osoby? Nie wiem, strata miejsca w składzie, nie ta pozycja, brak zaufania. Wiesz co, masz takie odczucia nieraz i ja myślę, że to już jest później rola trenera, który musi postarać się tak z tobą funkcjonować albo tak tak do ciebie dotrzeć, żebyś nie miał poczucia tego, że nie jesteś potrzebny. Myślę, że jak masz takie poczucie, że nie jesteś potrzebny, albo że to nie dasz tego później na boisku. Słuchaj, a to nie jest trochę tak, że ci piłkarze, którzy pracują z Kloppem, no bo on jest owładnięty, powiedziałbym, taką obsesją permanentnego sukcesu, że oni są wydrenowani, że oni są wyciśnięci do końca. Ja myślę, że łatwiej pewne rzeczy ukryć w Anglii, gdzie masz gruby portfel i możesz sobie wymienić połowę drużyny co 2-3 lata. Ja mam takie wrażenie, patrząc na Kloppa, że pierwszy sezon to jest zawsze entuzjazm, uśmiech. Drugi jest takie to optimum, bo łapią jego wszystkie metody. On ten zespół dociska, a potem chyba tak się pojawia jednak taki moment już po prostu życia na limicie sportowym, na limicie treningowym, na limicie meczowym. Takie też już po prostu wyciśnięcie totalne przez trenera. Czy nie? Czy ty miałeś taki sam entuzjazm przez te wszystkie lata pracując z nim? Wiesz, na pewno ten okres pracy wspólnie z trenerem Kloppem, to był bardzo ciężki okres. Okres przygotowawczy letni. Zawsze mam przed oczami taki moment, gdzie przyjeżdżali nowi zawodnicy, którzy przyjeżdżali, jechaliśmy na to zgrupowanie i widziałeś, jak pierwszy, drugi trening, a oni chcieli się pokazać z tą piłką, starali się być pierwsi i najszybsi i tak dalej. I tak po 3-4 dniach już widziałeś, że to wszystko gasło, bo my wiedzieliśmy, czego się spodziewać. I jakby to naprawdę był bardzo ciężki okres i na pewno też później, miało to też wpływ na to, jak człowiek się czuł, miało to też wpływ na to, gdzie później mieliśmy troszeczkę tych kontuzji. Natomiast jakbym miał to powiedzieć, to wydaje mi się, że gdyby nie ta praca i gdyby nie to, co wykonaliśmy za trenera Kloppa, to na pewno nie mielibyśmy takich sukcesów. I jeżeli mam powiedzieć, ocenić trenera, który, tak jak powiedziałem,
wyciągnął ze mnie maksimum, no to na pewno to był Klopp. I jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, ja myślę, że to też mega siłą Jurgena Kloppa jest, że u niego 25 zawodnik, nawet który siedzi na trybunach, nigdy nie czuje się niepotrzebny. On zawsze czuje, że ma trenera wsparcie i jakby myślę, że to jest taka jego siła, bo wie, że ma wszystkich zawodników, którzy są w stanie za niego walczyć i dla niego walczyć. No, powiedziałeś kiedyś, że zbliżał się okres przygotowawczy, to leżysz na leżaku i już wiesz, że za 3 dni będzie boleć. Także trudne były te ostatnie 48 godzin na urlopie. No ta Ben, a propos tego, co mówisz, to Kuba Wawrzyniak kiedyś podobne zdanie powiedział na temat Nawałki, że on też nie chciał mówić o tych, co grają, co wchodzą z ławki, tylko dla niego najważniejsi byli ci, którzy są w zespole, a czasami po prostu przez dłuższy czas nie są w stanie powąchać placu. Czy ten przegrany finał Ligi Mistrzów na Wembley to jest taka największa klubowa, sportowa trauma? Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że każdy z nas to powie. Oczywiście, że wtedy po finale, zresztą to też ciekawy wątek jest poruszony w filmie. Oczywiście, że każdy po finale myśli, że pewnie nie ten, to następny, nie? Tylko wiesz... Ilu zagra w następnym. Dokładnie. Zwłaszcza grasz w Dortmundzie. Dokładnie. I jakby to później, to życie gdzieś tam weryfikuje te twoje plany i te marzenia, ale oczywiście, że jak jesteś na gorąco po finale Ligi Mistrzów, myślisz, że daliśmy radę, to jeszcze damy radę, a to już nie jest takie proste i myślę, że jak weźmiemy pod uwagę fakt, ilu wybitnych zawodników, którzy mieli ogromne i wielkie kariery i jakby wybitni zawodnicy nie mieli przyjemności zagrać w finale Ligi Mistrzów. Natomiast nie traktuję tego samej gry jako jakiegoś tam wielkiego samego uczestnictwa w tym finale, czy tam, bo dziś zawsze mam z tyłu głowy, że był o ten jeden krok za mało. Potrafisz sobie dzisiaj gdzieś przypomnieć atmosferę szatni, tego, co się działo, kiedy już zeszliście z tej murawy? Tam, nie wiem, panowała przeraźliwa cisza, czy było wzajemne pocieszanie? Jak wyglądały te pierwsze minuty? Nie, cisza. W takich sytuacjach jeszcze my tam straciliśmy bramkę w 89 minucie, w końcówce. Myślę, że tam dało się wyczuć ostatnie 20 pół godziny meczu, że Bayern dochodzi, że ma przewagę i że czuć było, że ta przewaga jest jakby widoczna i że możemy za chwilę stracić bramkę. Wiadomo, że człowiek jak traci w 89 minucie bramkę i jeszcze w finale Ligi Mistrzów, to myśli, że można było spróbować jeszcze te 3-4 minuty przedłużyć ten mecz, nie stracić i w dogrywce może coś by się udało. Natomiast w szatni z reguły po takim czymś, po takim meczu, czy po takich porażkach jest cisza i myślę, że każdy po prostu najpierw musi przetrawić sobie to w głowie sam. Ale wiesz, to życie i sport oddzają, prawda? No gdzieś musi być równowaga. Kiedyś im życie zabrało na Camp Nou z Manchester United, no to później na Wembley im to oddało. Paulo Sousa, on też pojawił się na twojej drodze, co prawda już nie w roli trenera reprezentacji, tylko na drodze klubowej. I tak czytam z wielkim zainteresowaniem wypowiedzi wielu polskich piłkarzy, którzy z nim pracowali, chociażby Krzysztofa Piątka, Wojka Szczęsnego. Wszyscy go komplementują. Jak ty wspominasz Sousę jako trenera z Fiorentiny? No, tam bywało, powiedziałbym, różnie w takiej relacji dyplomatycznej, bo to było też związane jakby z twoim wielkim przywiązaniem do reprezentacji. Natomiast czy twoim zdaniem to jest dobry trener? Ja z trenerem Sousą miałem dobry kontakt, bardzo dobry kontakt na początku. Tam była sytuacja, która zmieniła praktycznie wszystko w momencie, kiedy tam w meczu zostałem kopnięty w nogę, nie grałem jednego chyba meczu w Serie A i powiedziałem, dostałem powołanie na reprezentację, powiedziałem trenerowi, trener do mnie przyszedł i powiedział, żebym nie jechał na reprezentację, żebym się przygotował do meczów, bo będzie mecz ligowy i tak dalej. Ja powiedziałem trenerowi, że dla mnie kadra jest najważniejsza i ja muszę jechać na ten mecz. No i co się wydarzyło? Ja pojechałem na mecz, wróciłem z kontuzją i wtedy pamiętam, że chyba przez 2-3 dni w ogóle trener jakby nie zwracał na mnie uwagi i chodził i tak jakby mnie nie widział i później wysłał asystenta i powiedział, że trener chce ze mną pogadać i mówił mi, że no chyba już u niego nie zagram.
I, po tym jednym zdarzeniu, tak? Tak. I ja jeszcze, co najlepsze, miałem tam kontuzję, zacząłem po okresie przygotowawczym wróciłem do grania. Pierwszy mecz graliśmy na Palermo, zostałem wpuszczony, strzeliłem bramkę chyba na 2-3-1, czy coś takiego, czy 2-0. No i tam później zagrałem chyba 9 minut. Raz został ściągnięty Christian Teo i już wiedziałem, że będzie problem. A jeśli mówimy o takich, powiedziałbym, aspektach czysto piłkarskich, bo wielu zawodników, także z kadry Polski jakby definiuje Sousa, że jest to trener, który podnosi umiejętności piłkarzy, który uczy grać w piłkę, który no, gdzieś, powiedziałbym, implementuje taką odwagę w grę zawodnika i trochę inne spojrzenie na futbol. Też to zobaczyłeś w nim, czy ty byłeś na tyle zawodnikiem ukształtowanym, który pracował tak długi czas z Klopem, że na tobie to w ogóle nie robiło wrażenia? Wiesz co, ja nie wiem, czy sobie dobrze przypominasz, ale my początek w serii, jak ja przyszedłem do Florencji, to mieliśmy pierwsze miejsce przez jakiś tam okres, tak, gdzie nie wiem, graliśmy na Milanie, wygrywaliśmy 4-1 i tak dalej, chyba mieliśmy w pewnym momencie 13 czy ileś punktów przewagi nad Juventusem, który pół roku później zdobył mistrzostwo, a my zajęliśmy 5. miejsce. Ja myślę, że trener też później dało się to odczuć. Być może to było, trochę wynikało też, że to trener Sousa ma też takie podejście, że on jest, on jest najważniejszy, w sensie takim, że on jest szefem drużyny i każdy się musi podporządkować. I pamiętam też taką sytuację, jak graliśmy z Lechem Poznań, chyba Puchar Europy, czy... No nie pamiętam, ale graliśmy z Ligi Europy. Jakoś wtedy chyba te rozgrywki jeszcze inaczej się nazywały niż teraz. I po meczu poszedł Manuel Pascal do trenera i zapytał, czy możemy, jak wrócimy na drugi dzień do Florencji, czy możemy tam zrobić trening. Bo w Polsce to był chyba październik, czyli listopad, było dość zimno. No i jak myślisz, co się wydarzyło? Myślę, że już mógł nie zagrać. No i siedział tam ze mną później za tymi bandami i tam rozgrzewaliśmy się, ale też właśnie miał później już problem. No. Słuchaj, myślę, że ta historia nie zostałaby rozwikłana w 60 książkach Remigiusza Mroza, ani w 327 odcinkach kryminalnych z komisarzem Zawadą. Natomiast no, cały czas tutaj musimy szukać, jak w magazynie 997 Michała Fajbusiewicza, tej rekonstrukcji zbrodni, relacji Błaszczykowski-Lewandowski. Czy ty kiedyś powiesz, co tak naprawdę się wydarzyło? Że... Tylko właśnie... Widzisz, no i teraz też muszę odesłać do filmu, w sensie takim, że mówimy to, co jest, to jest ciekawe, że każdy, nikt z nas nie wiedział, co powiedział, ale każdy ma podobne zdanie. Okay. Ja, Robert i Łukasz. Mówimy naprawdę w podobnym tonie, a nikt z nas nie wiedział, kto i co powiedział każdy z nas. Uważasz, że jest niedopowiedzenie, niezrozumienie, inna optyka na określoną sytuację, czy... Ja myślę, że w tamtym okresie, w którym się to działo, po prostu był każdy z nas miał zbyt duże ego. Po prostu. I to były drobne, kilka drobnych rzeczy. Nie wiem, tutaj wywiad w gazecie, że najlepszym przyjacielem Lewego jest tam Mario Götze i Royce, a wiemy, że jest inaczej. Tu ta sytuacja... To jakieś zdanie, Polacy mi nie pomogli w Dortmundzie? No dokładnie. I jakby to, na to się złożyło kilka takich drobnych, małych rzeczy i tam nie było takiej sytuacji, że my się, nie wiem, kłóciliśmy albo gdzieś tam. Wiadomo, że to no dobra, było ja wracam pisane. Do jednej sytuacji, którą, nie wiem, może to jest kompletnie nieprawdziwa historia. Mhm. Czy kiedyś doszło do takiej sytuacji na stacji benzynowej, że wysłałeś Roberta, nie wiem, po kawę czy po herbatę, on przyniósł dwie i ty zwróciłeś... To nie było. I to już jest dopisana. To w ogóle nie było tego. Takiej sytuacji. My wracaliśmy z meczu reprezentacji. Mhm. I Lewy poszedł po kanapkę Czyli kupić. Nie herbata, nie Dortmund, nie. Tylko kadra, kanapka, dobra? Dokładnie. I widzisz, takie niepotrzebne... Znaczy, jest dużo takich tworzonych mitów, dobra, które ja nie mają... z tą kanapką no i poszedł po kanapkę. Wiedziałem, my byliśmy na lotnisku. Kanapki, no. Na lotnisku byliśmy. Czyli nie parking. Nie.
I poszedł i kupił mi i sobie, ale nie kupił Piszczowi, a tam była dużo kolejka. No i wtedy akurat w tej sytuacji Piszczu się wkurzył trochę, bo mówi, kurczę, stoisz w kolejce, mogę ci powiedzieć, to bym ci dał 2 euro czy 3. I wiesz, to takie drobne rzeczy, które no teraz w ogóle myślę, że zupełnie inaczej byśmy na to spojrzeli, wiesz, o co chodzi. Myślę, że też i Robert też tam w filmie mówi, że on też inaczej na to patrzy i też inaczej by się w danym momencie zachował. Ale i myślę, że każdy z nas... On w twoim filmie wystąpił, ty w jego filmie nie wystąpiłeś. Nie miałeś propozycji, czy cię wycięli? Nie, nie. Ja z tego, co wiem, to ktoś się kontaktował, ale to był taki kontakt, czy bym chciał i w sumie to się urwało, ale nie było sytuacji, że mnie ktoś wyciął, ani nic takiego. A Łukasz ostatecznie wystąpił w tym filmie Roberta, czy go wycięli? Wiesz co, ja oglądałem film i chyba nawet czytałem, nie widziałem Piszcza, ale chyba czytałem, że Piszczu mówi, że tam go wycięli, ale ja też nie chcę mówić tutaj teraz, wiesz. To zapytam jakby... inaczej, czy dzisiaj na przykład, no pewnie razem na wakacje nie polecicie, ale czy jest taka normalna relacja, że nie wiem, zdzwonicie się, wyślecie SMS-a, czasami pogadacie z Robertem, czy to jest nie do nadrobienia? Wiesz co, nie ma takiej relacji, żebyśmy się dzwonili. Ale nie, masz hiszpański numer Lewandowskiego? Nie. Nie, nie ma takiej. Natomiast jak byłem teraz na reprezentacji i tak dalej, to myślę, że dało się wyczuć, że wiesz, że każdy z nas już podchodzi do pewnych spraw po prostu inaczej. I myślę, że musiał minąć ten czas, który niewątpliwie też zmienił nasze podejście, naszą optykę i to, co myślę najważniejsze, to jest to, że nigdy to się nie przekładało na naszą grę. Zawsze był pełno zaangażowanie, zawsze był profesjonalizm i wiele razy, wiesz, było takich sytuacji, wiesz, które... miałem wrażenie, komentując mecz o Dortmundu czy kadry, że im więcej media pisały o waszej niechęci, no nie chcę być w wielkim konflikcie, no ale umówmy się, no nie było tam wielkiej przyjaźni, to miałem takie wrażenie, że Robert miał 4 rozwiązania na boisku, podanie do ciebie, powiedzmy, że było najtrudniejszą opcją i on to robił i odwrotnie tak samo, żeby nikt wam nie zarzucił, że się nie bić na boisku, to chcieliście grać do siebie. Nawet... Wiesz co, no jakby nie spoglądałem na to tak, natomiast tak jak powiedziałem, nigdy to nie miało przełożenia na reprezentację i na klub. Zawsze było profesjonalnie, zawsze podchodziliśmy do swoich obowiązków profesjonalnie, natomiast też ja wiem, że to się sprzedaje, że to się klika i w ogóle, tylko też no nie doszukiwałbym się tutaj już jakichś takich większych sensacji, wiesz, o co mi chodzi i tak dalej. Ja wiem, że później dochodzi tam jeszcze sprawa z kapitanem i tak dalej, i to jest dodatkowy bębenek. Ale dobra, to jeszcze tak, żebyśmy tutaj prostowali pewne historie albo je potwierdzali. Był taki mecz reprezentacji, w którym reprezentacja Polski strzeliła 2 gole. Jednego gola strzelił Błaszczykowski po asyście Lewandowskiego, drugiego strzelił Lewandowski po asyście Błaszczykowskiego. Kojarzysz mecz? Na Polonii Warszawa? Nie, to na pewno był nie w Polsce mecz wyjazdowy. No to ja ci dalej podpowiadam. Był to mecz nie z drużyną europejską. Okej, dobra, bo ja jakby mam ten mecz... Z tego co pamiętam było 2-2. 2-2, okej, nie, 2-2. Bo tam wygraliśmy 2-0 o ten 2-2, nie, eliminacyjny, towarzyski mecz, Błaszczykowski, Lewandowski, Lewandowski, Błaszczykowski. Drużyna z Azji. Korea. I wtedy się pojawiła taka historia, że pobiliście się w szatni. Że pobiliście się w szatni, a potem, żeby gdzieś to zmyć, to Kuba podał lewemu, lewy podał Kubie i skończyli mecz z bramką z asystą. Totalna bzdura, nie było nic takiego. Nic. Nic. Żadnego konfliktu. Nie było nic tam takiego. Nikt się z nikim nie wiem. W ogóle ja się, wiesz, to tam też dziś czytałem, tylko że człowiek by musiał dementować rzeczy, no niekiedy absurdalne. Jaki to ma sens, wiesz? No nie było żadnego pobicia się, ani nic takiego, wiesz, o co chodzi, nie? To skąd takie historie się w ogóle rodzą? No nie wiem. W ogóle jakby też jakbym się zapytał... Przecież to musiało gdzieś wyjść szatni, prawda? Kto to... Kolportował. No właśnie, no. Ale tak jak mówię, nie było ani jednej sytuacji w takiej, której, nie wiem, doszło do jakichś rękoczynów. To jest jakby, wiesz, to jest niemożliwe. I tak samo też, tak jak mówię, to bardziej było takie więcej niedomówień, niż tak na dobrą sprawę jakichś takich większych kłótni. Wiesz, o co chodzi? To jest jakby... No to jest ciekawa sprawa, nie? Bo... 9 grudnia 2014. Wtedy po raz pierwszy zakłada opaskę Robert
Lewandowski, to paskę traci Kuba Błaszczykowski. Co ciekawe, ty zagrałeś 40 meczów jeszcze w reprezentacji, nie będąc już jej kapitanem. To był dla ciebie jeden z trudniejszych dni, kiedy dowiedziałeś się, że tracisz opaskę? Bo w sumie wydaje mi się, że chyba w historii polskiej piłki tylko raz jeszcze mieliśmy sytuację, że ktoś oddaje opaskę, nie kończąc kariery w reprezentacji. To Leo Benhaker zabiera ją Jackowi Bąkowi, daje Maciejowi Żurawskiemu. I to jest taki drugi przypadek, gdzie piłkarz jest czynny, piłkarz cały czas jest w swoim prime, a jednak opaskę przejmuje kolega z drużyny. I teraz myślę, że to trzeba chronologię ustalić, bo najpierw zostało pewne rzeczy napisane w prasie, później ja miałem zapewnienie, że to jest inaczej i tak dalej. Okazało się to, co było napisane w prasie i jakby to ja czułem to i wiesz, jak jesteśmy w tym biznesie już dużo, to wiesz, co jest przygotowywane, jak to jest robione, po co to jest robione, uruchamiana cała machina, która... No ma też, wiesz, no, celu też trochę przyzwyczajenie to ludzi do pewnych po rzeczy. Kolei i co zauważyłeś, że się zaczyna dziać? Znaczy ja czułem, że to się, że jakby jest, zmierza ku temu, żeby mnie po prostu zmienić. Myślę, że no i nie chodziło mi o sam fakt zmiany, decyzji, bo to jest normalne. To jest jakby, nie ma z tym problemu, w sensie takim trener przychodzi, podejmuje decyzję i jakby tylko mi chodziło o to, co zostało po drodze zrobione. W jaki sposób zostało to zrobione? Jakieś, nie wiem, mówienie, że pisanie artykułów, które, że ja jestem toksyczny w szatni i tak dalej, i tak dalej. I jakby mi chodziło o sposób. I ja myślę, że to nie tylko chodziło o mnie, ale też chłopakom, którzy dopiero później się dowiedziałem od w sumie od Wasyla, że mówi, że on w sumie przez to chyba przestał grać w reprezentacji, że właśnie poszło też o to, że w jaki sposób zostało to zrobione i mnie to, mnie po prostu o to chodziło, bo można to było załatwić w taki prosty, ludzki sposób. Nie wiem, z czego to wynikało, być może, nie wiem, no, bano się mojej reakcji, albo no, nie rozumiem, dlatego dla mnie to było tym bardziej ciężkie. Jak ci to wytłumaczył trener? No bo co, no, trener przez pół roku przyjeżdżał i mówił, że nic się nie zmienia. W momencie dopiero się dowiedziałem, gdzie wiesz, przez pół roku czytałem to, co czytałem. W grudniu się dowiedziałem, czy to był styczeń, jak wracałem po kontuzji, że przed meczem, chyba nawet pierwszym meczem, który grałem, byłem w kadrze, to trener przyjechał i mówi, że jednak się zmieniło. No. Uważasz, że to była decyzja trenera? Nie. A czyja? No, wiadomo, no. Myślę, że to bardziej decyzja prezesa. Nie czułeś jakiejś takiej więzi, sympatii z prezesem? Czy uważasz, że prezes w tamtym momencie myślał, że do tego swojego najwyższego pułapu dochodzi Robert i że piłkarz na najwyższym poziomie sportowym powinien nosić opaskę kapitana reprezentacji? No i jakby... I teraz ja zadam pytanie, czy nie można to było zrobić w taki sposób? Czy trzeba było... No można. No właśnie. No tak. Normalnie. Kuba, ja to widzę dzisiaj. Dokładnie. Tak? Czy masz coś przeciwko? Dokładnie. I to można było zrobić w taki sposób i jakby myślę, że sumarycznie później życie musiało pokazać i to, że no... no... Ale masz taką pewność, że tak to wyglądało? Czy nie to, mam czy takiej pewności. To jest taka hipoteza dzisiaj, moja, że moja stał hipoteza. Za tym prezes... Znaczy tak myślę. No myślę, że to też było... Dało się to wyczuć w sensie w wywiadach i tak dalej, ale jakby ja nie mam, tak jak powiedziałem, no to jest dla mnie to nie jest, takie rzeczy się dzieją i to jest normalna sprawa, tak? No, dla mnie marzeniem było to, żeby grać w reprezentacji i w sumie też powiedziałem później trenerze, bo miałem też taką sytuację, że przyjechałem, wtedy nie grałem w Florencji, przyjechałem na mecz Polska-Serbia. I siadam przed meczem z trenerem i trener mówi, że mam 45 minut. No, myśli, że nie jestem gotowy do tego, żeby zagrać dłużej i tak dalej, bo długo nie gram i trener no, też... I dało się i czułem, że to jest może być moje ostatnie 45 minut. Tylko akurat tak się wydarzyło, że ja w 30 chyba minucie, czy której strzeliłem bramkę na 1-0 i w sumie no, grałem troszeczkę dłużej. I myślę, że to był moment taki, który spowodował to, że ja na te Mistrzostwa Europy w 2016 roku pojechałem. Bo jakby to się potoczyło inaczej, zagrałbym słabszy mecz, to myślę, że na Mistrzostwa Europy by nie pojechał. A jak byś określił swoje relacje przez całą karierę reprezentacyjną z prezesem Bońkiem? One były poprawne, dobre, świetne?
czy zmienne w zależności od tego, na jakim byłeś etapie kariery? Ja myślę, że to może mi ciężko. Ja nie miałem jakiegoś tam dużego kontaktu z prezesem. No. Ale to też nie jest tak, że to były super... Myślę, że to były takie relacje... No, normalne. Normalne. No. Zawodowe. No, dlatego jakby ja nie mam, tak jak mówię, to jest właśnie... dlatego trochę mi ciężko pewne rzeczy wytłumaczyć, nie? Ale w sumie... próbowałeś ze Zbyszkiem porozmawiać już nawet po karierze, żeby gdzieś tam wyjaśnić nie. pewne historie. Nie, nie. Żeby odmitologizować pewne sprawy, żeby mieć czarno na białym. To tak, to tak, to nie, to absolutnie poza mną, a tutaj rzeczywiście, może powiedziałem dwa słowa za dużo. Nie, nie, jakby nie próbowałem, nie było takiej okazji. No, jedną sytuację, gdzie prezes Boniek do mnie to zadzwonił, to w sumie dwie, jak raz, jak miałem odchodzić z Borussii Dortmund, to pytał, czy już podjąłem decyzję, do jakiego klubu idę. Druga sytuacja to było właśnie przy okazji tej sytuacji z kapitanem i tego wszystkiego, co się działo wokół, i mówi, że weźmie trenera i przyjadą do mnie, żeby porozmawiać. No, akurat wtedy nie przylecieli. A powiedz, a propos jeszcze osoby prezesa Bońka, bo w tym filmie występuje wiele postaci znaczących, które miały duży wpływ na twoje życie. Od Jurka, od Klopa, Wackę, Gündogana, Hummelsa, Roberta Lewandowskiego, Piszczka, pewnie jeszcze wielu ludzi. No i z tego, co wiem, to tylko Zbigniew Boniek nie chciał się wypowiedzieć w tym filmie. Z czego twoim zdaniem to wynika? Czy on po prostu nie występuje z klucza? Nie chce, czy... Też mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Jak on dostałeś informację od produkcji? Bo to produkcja właśnie chciała się umówić, że prezes się nie zgodził na wywiad. A nie próbowałeś sam zadzwonić? No nie mam zwyczaju wykonywania telefonu w takim momencie, gdzie w sumie i nakłaniania, jeżeli ktoś nie ma ochoty i uważa, że to jest okej, to myślę, że to po prostu trzeba uszanować. Ale też ważne dla nas w filmie było to, żeby każdy miał szansę się po prostu wypowiedzieć. I myślę, że to też jest ważne, żeby wysłuchać dwóch stron. Czy dla ciebie było trudne to granie w kadrze po stracie opaski, czy jakby z taką samą determinacją i z tą samą mentalnością wychodziłeś na boisko, nie będąc już kapitanem? Nie było trudne. Cały czas takie same, w sensie takim, że to jest zawsze ogromna nobilitacja i takie mega wyróżnienie, żeby zagrać w tej reprezentacji. I tak jak mówię, że nie miało to naprawdę aż tak dużego znaczenia fakt dokonania tej zmiany. Bardziej chodziło mi o sposób, bo jednak to było, można było to zrobić trochę inaczej. Wspomniałeś o tym meczu z Serbią i potem o tym turnieju rangi Mistrzostw Europy. Ja myślę, że na przykład klubowo miałeś lepsze okresy niż przed tym turniejem, bo to jest chociażby ten sezon 2012-2013 spuentowany finałem Champions League na Wembley. Ty wtedy w samej tylko Bundeslidze strzelasz 11 bramek, dopisujesz 13 asyst. To jest w ogóle dzisiaj niewyobrażalne. 11 bramek, 13 asyst w jednym sezonie w Bundeslidze polskiego skrzydłowego. Natomiast ta forma na Mistrzostwach Europy, ona była jakby kompletnie niewspółmierna do tego sezonu w twoim wykonaniu. Teraz z czego to twoim zdaniem wynika? Ty byłeś piłkarzem na tyle dojrzałym, że potrafiłeś skumulować tę energię i tak jakby analitycznie przygotować swoje nogi i swoją głowę na ten turniej. Zwykle jednak turniej w jakimś dużym procencie jest odzwierciedleniem formy piłkarza na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ja wiedząc o tym, jak wygląda, jaka jest moja sytuacja w klubie, wiedziałem, że nie będę miał dużo szansy do tego, żeby zagrać. Tam też był taki moment, że po przyjeździe w sumie z reprezentacji w marcu, jak strzeliłem tą bramkę, my tam chyba 8 czy 9 meczów z rzędu nie wygraliśmy, albo mieliśmy jakąś taką słabszą serię. Zaczęto się trochę dopominać, czemu nie gram i tak dalej. I był taki moment, gdzie wszedłem chyba tam na 2 minuty przed końcem, na chwilę tylko. I strzeliłem bramkę, tylko że strzeliłem tą bramkę ze spalonego. Myślę, że to mogło jeszcze troszeczkę mieć wpływ, jakbym strzelił bramkę na to, że może bym trochę więcej grał.
Natomiast byłem świadomy tego, że ja muszę się sam przygotować. Byłem świadomy tego, że ten mecz Polska-Serbia w Poznaniu będzie kluczowy do tego, co będzie dalej. A później w sumie wyjeżdżając w maju z klubu, pamiętam, że trener Sousa mi powiedział, że jesteś w mega formie. I myślę, że zagrasz dobre mistrzostwa i w sumie no, miał rację. Kuba, zagrałeś u 8 selekcjonerów, jak sobie tutaj policzyłem. Nie wiem, pewnie się nie pomyliłem. Zaczynałeś u Franciszka Smudy, po drodze też był Stefan Majewski, był Leo, był Waldemar Fornalik, był Wujek, Jerzy Brzęczek, skończyłeś u Santosza. Tak dzisiaj z perspektywy czasu, człowieka dojrzałego, uważasz, że ty w tej kadencji Jerzego Brzęczka wciąż byłeś piłkarzem, powiedziałbym, w formie reprezentacyjnej? Wiesz co, co jest najlepsze, ja chyba najmniej meczów, no wiadomo, bo mówimy o trenerze Majewskim, a on chyba wprowadził tylko w 2 meczach reprezentację. No dobrze. Tak mi się wydaje, ale u trenera, czy u Jurka rozegrałem 5 meczów. Tak. Z czego miałem asystę i bramkę. A sprawdziłeś, jak to się przekłada na minuty? No tych minut nie było dużo. Chyba w sumie 70. Czyli jakby, okej, pamiętam, możemy... taki mecz, że wszedłeś i szedłeś z kontuzją. To już nie pamiętam, który to był mecz. Taka końcówka spotkania. No jakby... Też ja myślę, że trzeba by było zapytać trenera, co on miał na myśli, że ja byłem. Ja myślę, że w dużej mierze moja rola wtedy w reprezentacji nie była pierwszoplanowa. W sensie takim, że ja nie miałem grać od początku, od dechy do dechy i tak dalej. Tylko bardziej to chodziło o to, że właśnie, nie wiem... Wchodziłem w meczu chyba z Włochami i strzelam bramkę na 3-2, tak? Nie wiem, czy sobie przypominasz taki moment, żeby dać tej reprezentacji, myślę, też trochę tego doświadczenia i tego takiego spokoju, tak jak na przykład uważam, że teraz Kamil Grosicki w reprezentacji, mimo tego, że jest starszy, ale jak wchodzi na mecz, to on się nie boi, on robi różnicę, on daje to doświadczenie, tak? I jakby... Tam jest wycięty układ nerwowy, zawsze był. Ale wiesz, o co chodzi, ale mamy też wielu młodych chłopców, którzy gdzieś są mega w formie, grają w klubach ale i tak dalej. Gra tego. W reprezentacji właśnie. Nie unoszą. Jest zupełnie czymś innym. Nie unoszą, bo dzisiaj oczywiście no, gdzieś Kamil pewnie nie jest gotowy na całe spotkanie z rywalem na wyższej intensywności. Pewnie w niektórych systemach byłoby mu bardzo ciężko już grać. Tak. Natomiast dzisiaj jeśli szukasz impulsu, zrobienia przewagi, dryblingu, zawłaszczenia przestrzeni, asysty, bramki, odwagi w dryblingu, powtarzalności z tego fragmentu, no to mamy chłopaków, nie wiem, Kamińskiego, Skurasia, Jóźwiaka, kilku jeszcze innych, Zaleskiego, a mam takie wrażenie, że cały czas gdzieś to wyciśnięcie jakości w stosunku do minut, to na pierwszym miejscu wciąż jest 35-letni Grosicki. Czy się komuś podoba, czy nie? No właśnie i do tego zmierzam, że jednak... gra w klubie, a gra w reprezentacji to jest myślę, no niestety w klubie grasz cały czas, w reprezentacji grasz w sensie cały czas, co tydzień. Tych meczów masz dużo. W reprezentacji nie masz aż tylu meczów. Mhm. I jakby też przyjazd do reprezentacji, granie dla kraju, gdzie w sumie spotykasz się z reguły 3-4 dni przed meczem, czy 5 dni przed meczem i masz mało tych treningów i tak dalej, i tak dalej. No to nie są proste rzeczy i myślę, że też w naszej sytuacji, którą mamy, po prostu tacy zawodnicy jak Grosik, którzy się nie boją wziąć odpowiedzialności. Ja myślę, że to młode pokolenie chłopaków, piłkarzy ma trochę takie, ja tak odczuwam, takie trochę przeświadczenie, że ja nie wezmę ciężaru gry na siebie, bo co będzie, jak nie strzelę. Jakby już zastanawiają się i podają, mają sytuację do strzału, ale podaję do kolegi obok i ty możesz strzelać. Jakby myślę, że tu powinno się trochę zmienić, że trzeba wziąć tą odpowiedzialność na swoje barki i myślę, że no, im wcześniej to zrozumieją, tym będzie lepiej i z większym pożytkiem dla reprezentacji. Wracam jeszcze do czasów Jurka. To nie było tak, że wszyscy znają twoją relację, no jednak niezwykłą, między tobą a selekcjonerem. Że nagle milkli, że gdzieś tam, no wiadomo jak się w szatni jest, no trochę się żartuje, coś się tam gada na trenera, coś się rozmawia o pewnych relacjach.
No pytając wprost, no nie jest tak, że część myślała, o idzie ucho trenera, teraz cicho, teraz nie rozmawiamy, teraz nie krytykujemy, teraz nie komentujemy. Ja myślę, że tak chłopaki mogli tak czuć, żeby jakby no przez to, że jest taka relacja, to mogli sobie tak myśleć. Natomiast też z drugiej strony znali mnie na tyle długo i tyle lat wspólnie graliśmy, że raczej też wiedzieli, jakim jestem człowiekiem po prostu. No i pamiętam jakby taki wywiad na Marka Koźmińskiego, który mówił, że nie, Jurek to miał jakby przekaz na temat reprezentacji z jednej strony, tylko od Kuby w niektórych historiach. O tyle mam problem z Markiem Koźmińskim, że Marek Koźmiński 3-4 lata temu mówił zupełnie co innego niż mówi teraz. Jak 3-4 lata temu czytałem właśnie wywiady, to mówił, że tylko ode mnie i że to ja byłem problemem. Teraz jak czytam wywiady, to mówi, że nawet chyba czytałem niedawno, że no Robert Lewandowski nie jest naturalnym liderem. Dlatego mam z tym o tyle problem, że nie wiem. Nie wiesz, do którego wywiadu masz się odnieść. Do której wywiadu mam się odnieść, no? Ale rozumiem, że ty co, byłeś wewnętrznie jakby gotowy na to, żeby oddzielić relację Kuba-Jurek rodzinną, a jakby trzymać, mówiąc wprost, z szatnią pewne tajemnice względem trenera, czy nie? Czy uważasz, że i tak by cię podkusiło i byś coś przekazał? Nie, jak najbardziej. I jakby też, tak jak mówię, ja też... Miałeś taki dyskomfort wynikający jakby z tej relacji, czy nie? Tak. Miałeś? Tak. Ja myślę, że to też zostało stworzone trochę, nie? Ja myślę, że też trochę takie... No, te relacje i to porównywanie było cały czas i jakby ja zdawałem sobie sprawę z tego, że pewnych rzeczy nie unikniemy i jakby no to nie jest tak, że nagle mam, nie wiem, się wypierać rodziny czy naszych jakichś tam powiązań rodzinnych, tak? To myślę, że to też z drugiej strony można spojrzeć na to tak, że w sumie no to jest też ciekawa historia, że nagle trener jest osoba, która mnie wychowywała, która pomagała przy wychowaniu, która też ukształtowała mnie jako człowieka, ale też ukształtowała mnie jako piłkarza i miała duży wpływ na to, co później zrobiłem dla polskiej piłki, jest teraz jej trenerem. I jakby na pewno to było dla mnie, wiesz, sytuacja taka, bo myślę, że gdyby na przykład był ktoś inny trenerem, myślę, że byłoby by dużo łatwiej. Zupełnie szczerze. Jasne. Ja rozumiem, że Jurek sobie wymyślił, że zepnie też twoją karierę, że to będzie taka puenta, te Mistrzostwa Europy. Czy uważasz, że on był najbardziej niesprawiedliwie potraktowanym trenerem w historii reprezentacji? No bo jednak wygraliśmy grupę, straciliśmy 5 bramek w eliminacjach. 2 mecze przed końcem zapewniliśmy sobie awans. Austria za chwilę wyszła z grupy na Euro. My z tą Austrią nie straciliśmy gola, zrobiliśmy na niej 4 punkty. Chłop może na swoje nieszczęście musiał zagrać w pierwszej grupie najwyższej dywizji Ligi Narodów i tam trafiłeś na Holandię, Włochów, Portugalię i trzeba się było pakować. Ja myślę, ja musiałbym ci zadać pytanie, czy uważasz, że ja bym pojechał na Mistrzostwa Europy? Gdyby trenerem był Jerzy Brzęczek, myślę, że miałeś szansę pojechać i właśnie spiąć klamrą całą karierę. Ja myślę, że taki był plan trenera. Ja myślę, że to bardziej było, był taki moment, żeby właśnie się zakwalifikować i myślę, że to był taki już mój... Myślisz, żebyś nie pojechał? Tak. A czy myślisz, czy wiesz? Nie, no myślę, żebym nie pojechał, bo jakby my nie rozmawialiśmy w ogóle na ten temat. W sensie takim, czy bym pojechał, czy nie, bo nie prowadziliśmy takiej rozmowy, bo nie było nawet potrzeby, w sensie trener-zawodnik, ale no ja też, wiesz, no, myślę, moje takie prywatne zdanie jest takie, że w sumie no niespotykana sytuacja, że masz chyba 10 meczów w grupie, wygrywasz 8, jeden remisujesz i jeden przegrywasz na Słowenii, tak? I się wszystko zmienia. I myślę, że od tamtego momentu też trochę... No, Błaszczykowskich i Brzęczków był w szoku, jak to wyglądało? Ta reakcja. Ja tam się trochę tego spodziewałem. Spodziewałeś się? Tak. Po tym, wiesz, po tylu latach spędzonych w biznesie i przy czytaniu tylu artykułów i zobaczeniu trochę tej takiej drugiej strony, takiej od kuchni tego, no to dało się wyczuć, że to pewne rzeczy są...
robione po prostu w jakimś celu. I jakby ja uważam tak z perspektywy czasu, że Jurek zaczął pracować... Jurek też to czuł, że to się zbliża? Myślę, że tak, że Jurek zaczął pracować w takiej już... tak był osaczony, w sensie takim, że tak był podważany jego autorytet, że to już myślę, że to, że doszło do zmiany, to myślę, że w dużej mierze, jak nie wiem, Jurek, ciekawe, co by powiedział teraz, ale że Jurek by się nie obronił. On by musiał nie wiadomo jakich wynik zrobić na Mistrzostwach Europy i jakby Jurek był w tamtym momencie i byśmy osiągnęli taki wynik, jak osiągnął Paulo Sousa, to ja myślę, że to by był problem z powrotem. Mówiąc zupełnie szczerze, tak? Ale to też pokazuje, no i w sumie później mamy mistrzostwa chyba świata, tak? Wychodzimy z grupy i no i teraz mamy, no myślę, trochę sytuację o tyle ciężką, że... No teraz mamy problemy, no. Mamy problemy. A jeszcze, wiesz co, zapytam cię ostatnią rzecz o tą kadrę Brzęczka. Czy ty w pewnym momencie nie miałeś w głowie, że już dla świętego spokoju, wiedząc też, że masz już słabszą formę piłkarską, żeby już machnąć ręką i powiedzieć, dobra, to ja sam to skończę, żeby ten wujek miał łatwiej. Wiesz co, no jakby to było wbrew też mojemu przekonaniu i tego, co mówiłem. Ja zawsze mówiłem, że ja będę dla reprezentacji dopóki będę tej reprezentacji potrzebny, tak? I ja nie miałem nigdy problemu z tym, że nie dostawałem do tej reprezentacji powoływane, bo ja sobie zdawałem sprawę z tego, ale moje przekonanie było zawsze takie, że dopóty będę grał jako zawodowy piłkarz. To mam aspirację, żeby być w kadrze. Znaczy aspiracje, nie tyle aspiracje, ale to jest tak jak trochę jak z żołnierzem, który idzie do rezerwy. Jak cię nie potrzebują, bo nie jest sytuacja pilna, no to cię po prostu nie powołują, jesteś w rezerwie, to tak? Tylko poligon. Dokładnie, ale jak przychodzi sytuacja kryzysowa i tak dalej, no to jesteś, tak? I jakby to zawsze było dla mnie no taką ważną rzeczą. No. Chciałem kilka słów o Wiśle jeszcze, tylko jeszcze dosłownie tutaj w kilku zdaniach o kilku sprawach dotyczących reprezentacji. Tak się zastanawiałem, czytając wywiad, czy z tobą, czy potem z Grzegorzem Lato, czy była ci potrzebna taka polemika z Królem Strzelców Mistrzostw Świata, gdzie takie, nie wiem, później odpowiadał ci Grzegorz Lato, że co włożyłeś do gabloty przez te ponad 100 meczów, że zagrałeś więcej od niego, że on był Królem Strzelców Mistrzostw Świata. No oczywiście to są czasami takie... Ale ja miałem polemikę? Czy chyba ty powiedziałeś jakieś zdanie, że się piłka zmieniła, a potem gdzieś tam... To chyba Lewy mówił coś takiego. Ty chyba stanąłeś za nim w tej sprawie, a Grzegorz Lato zaczął się odnosić. Jakby no, ja to gdzieś tam wyczuwam, że prezes Lato cały czas jest do mnie nastawiony dość... To kto miał więcej biletów w tej szufladzie? Kuba Błaszczykowski czy Grzegorz Lato? Dość tak negatywnie i... Wyjaśnisz to z tymi biletami? Tak, jest ta sytuacja, dokładnie jest i jakby tam nie chodziło też o sam... Bo ktoś mi mówił, że to nie chodziło o bilety dla ciebie, tylko dokładnie. Dla wszystkich chłopaków z reprezentacji. No dokładnie, ale to też jest taki moment, że jak jesteś kapitanem, to musisz wziąć odpowiedzialność na siebie. I tak ty też... byłeś dobrym kapitanem? Nie wiem. Myślę, że nie mnie to oceniać. Ale czułeś, że ta drużyna ci ufa? Wiesz co, to nie jest też takie proste, żeby od razu drużyna ci zaufała. Ja myślę, że drużyna też, żeby ci zaufała, albo żeby zawodnicy czy koledzy z drużyny ci zaufali, to potrzebują kilka sytuacji takich kryzysowych, w których będą wiedzieć, że warto ci ufać po prostu. Ja ci powiem tak, ja nie wiem, kto miał więcej biletów, ale wiem, że dużo biletów też już w momencie rozpoczęcia samego turnieju jakimś dziwnym trafem zawsze się znajdowało na rynku i jechało kilka przecznic z siedziby PZPN-u i były pod rotundą dostępne, gdzie ludzie na hulajnogach te bilety rozwozili i były sprzedawane tylko w cenach razy 4. Wiesz, tam nie chodziło o stricte o to, tylko chodziło o jasny przekaz. Bo przed pierwszym meczem, przed drugim, my coś ustalaliśmy przed Mistrzostwami Europy. Tak. I były ustalenia. I te ustalenia, które były, nie zostały przed pierwszym meczem, przed drugim meczem, to się zmieniało. Rozumiesz? Tylko, że teraz ja jako kapitan drużyny wychodziłem przed chłopakami i mówię, chłopaki, no raz się ustalenia zmieniły, no teraz też się zmieniły. I w sumie nie chcę też wszystkiego opowiadać, to co jest w filmie, ale myślę, że to warto. No i tam była taka sytuacja, że mieliśmy... śniadanie przed wyjazdem do Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. I był prezes Lato.
I w sumie ja mówię prezesie, bo kurczę, ja wyglądam źle przed tą drużyną. Mówię, zbiorę drużynę, proszę przyjść, powiedzieć, panowie, jest tak, tak i tak, macie to, to i to, skupiać, jest mecz, to jest najważniejsze, koniec, kropka. Mhm. Dokładnie. No i w sumie siedzieliśmy tam z chłopakami i prezes nie przyszedł. Poszedł do taksówki i nie mógł odjechać, bo tam był w tym samym czasie premier Włoch i zastawiony wyjazd. No i tam był po prezesa chyba kierownik i raz, drugi, żeby przyszedł, żeby pogadał z nami, no ale niestety nie doszło do takiego spotkania ja myślę, że to, co takie... Ja rozumiem, że niektórzy, którzy przyjechali na mecz, nie weszli. No, ale to było, wiesz, to było wcześniej, tylko że tam bardziej chodziło o to, że no nie wiem, mieliśmy mieć przypuśćmy 8 czy 6 biletów na osobę, tak? I to nie chodziło o darmowe bilety, bo to jest cały czas powielane i tak dalej. Później zostało to zamienione, że my niby chcieliśmy darmowe, a każdy z nas chciał zapłacić za to, tak? Ja akurat miałem o tyle uprzywilejowaną sytuację, bo ja jeszcze się dzieliłem swoimi, bo miałem od firm, z którymi podpisałem umowę i dawałem chłopakom. Okay. Ale jakby to nie jest w tej sytuacji najważniejsze, tylko ja myślę, że ja też czuję się odpowiedzialny za to i jeżeli ja nie potrafię czegoś doprowadzić, no to po prostu muszę wziąć za to odpowiedzialność i tak też było. Ale widzisz, gdzieś tam do ciebie została przylepiona ta łatka i funkcjonowała przez lata, także ten film. Ale ja nie mam problemu. Jak ty dzisiaj jako były kapitan spoglądasz na to, co wydarzyło się przed Mistrzostwami Świata i ta, no, moim zdaniem niemoralna propozycja w obecnej sytuacji w Polsce i te miliony proponowane przez premiera, no myślę, że w celu przede wszystkim uzyskania pewnego kapitału politycznego. Jak ty to oglądałeś, słuchałeś, to co sobie pomyślałeś? Wiesz co, no jakbym miał się skupiać tylko na doniesieniach prasowych, a wiem, że tak jak nawet choćby te sytuacje, o których tutaj już rozmawiamy, choćby z tym, że ja się z Lewym pobiłem, ale albo na przykład... Kilka dni temu Kuba Kwiatkowski powiedział wprost szatni, no była dyspozycja, żeby zebrać numery kont bankowych i miało to zostać przelane piłkarzom, nie przez PZPN, tylko po prostu gdzieś potem media to odkryły i sprawa się wysypała. Sprawa się rypła, jak w tej polskiej komedii. No to jest dla mnie ciężka sprawa, bo ja, żeby wiedzieć i zabrać, myślę, jakieś zdanie na ten temat, to trzeba by było znać tak na dobrą sprawę od środka wszystko. Czyli nie ufasz żadnym doniesieniom. No jeżeli mamy takie zdawkowe informacje, jak było, bo w sumie myślę, że z każdej strony dostaliśmy jakąś informację. Ludzi w tej kadrze dalej, to wiesz. Ale wiesz co, ale najlepszy numer, że ja w ogóle na ten temat nie rozmawiałem z chłopakami. Mhm. My nie rozmawiamy, poza tym, no... To nie jest tak, że ja potrzebuję wiedzieć tego typu rzeczy, bo to kompletnie nie jest moja rola teraz, tak? Ja bardziej, jak mamy kontakt, to bardziej prywatne, co słychać i tak dalej, ale nie w kontekście tego, żebym był też, myślę, osobą, nie czuję się osobą, która miałaby wyjaśniać takie myślę, konflikty, nie? Jasne. Czy tam takie sytuacje? Kuba, zacząłeś tę dużą przygodę w Wiśle z piłką, pojawiając się z Częstochowy. Notabene kibice tutaj pytają też na czacie nas i pytali przed programem, dlaczego tak rzadko zabierasz zdanie na temat Rakowa. Rakowa? Tak. Że się za często nie wypowiadasz, że raczej ci nie widać na meczu. Ale na Rakowie? Tak. Jakby... Kurczę, no ja spędziłem w Rakowie 8 lat, nie? I wiesz, tam się wychowałem i jakby też jak... Czyli Raków... nie ma żadnej złej energii. Wszystko jest okej. Okay, tak. Okay. Nie, no wiesz, jakby ja też zanim Michał Świerczewski był w klubie, przyszedł do klubu, do Rakowa i tak dalej, no to ja przed mistrzostwami chyba, to było w 2011, ale w 2012 roku, no to miałem, to była pierwsza umowa, którą chyba Michał zanim podpisał z klubem, to podpisał ze mną reklamową. No, przynajmniej wcześniej był Jurek, był Krzysiek Kołacz. Dokładnie, z tego, to był ten czas. Pamiętam. A dla ciebie dzisiaj to ważniejszy jest Raków czy Wisła? No wiesz co, myślę, że jednak Wisła, nie? No bo jednak w Wiśle dostałem szansę, jeśli chodzi o tą taką piłkę seniorską i ten moment taki... że mogłem zaistnieć w tej piłce, tak? I, i, i,
i zostałem doceniony, ale Raków, tak jak powiedziałem, przez 8-9 lat grałem w Rakowie, później wróciłem już do KS Częstochowy i tak dalej. I z częścią chłopaków też mam kontakt do dziś. No. Także... Odsprzedałeś część swoich udziałów w Wiśle. Masz cały czas ponad 15%. Tam oczywiście gdzieś ten pakiet kontrolny dzierży w tej chwili prezes Królewski. Zmienił się zarząd, zmienił się dyrektor sportowy. Nie ma pana Pasiecznego. Dzisiaj już gdzieś ta władza sportowa skupiona jest w rękach Kiko Ramireza. Natomiast ty się odsunąłeś od takiego codziennego funkcjonowania. Dlaczego? Wiesz co? Ja myślę, że tutaj też trzeba dać przestrzeń do takich podejmowania decyzji i Jarek wziął po prostu odpowiedzialność na siebie i Jarek, oczywiście mamy kontakt i rozmawiamy, ale myślę, że w tego typu rzeczach zawsze trzeba, żeby to miało sens, to musi ktoś mieć pełne zaufanie, w sensie takim, że podejmować decyzje i po prostu brać za te decyzje odpowiedzialność. I myślę, że dlatego teraz no Jarek jest, można powiedzieć, taką osobą, frontmanem, który stara się to wszystko poskładać, a ja z boku przyglądam się i jego wspieram. Ale miałeś takie przeświadczenie, że nie wiem, postawiłeś na Jurka, staraliście się z bratem ułożyć ten klub według jakby swojej wizji, że to się nie do końca udało i uznałeś, że trzeba się usunąć, dać szansę innym. Może do pewnych rzeczy się zdystansować, no bo ja rozumiem, że jeśli na przykład dzisiaj, nie wiem, Wisła walczy o licencję, jesteś akcjonariuszem, no to cały czas trzeba parę złotych z kieszeni wyciągać i dokładać jako współwłaściciel klubu. Tak, tylko wiesz co, ja myślę, że tam jest jeszcze taka dość ważna sprawa, sytuacja tutaj, co mnie osobiście tak trochę też boli z Władkiem z Nowak Mosty i ta cała sytuacja, bo ja jakby moje spojrzenie na klub i tak dalej było bardziej takie, żebyśmy wpuścili więcej osób, więcej udziałowców, tak jak właśnie Władka, Adama i tak dalej, żeby ten akcjonariat był trochę bardziej rozproszony, a co za tym idzie... Adamczyk, Nowak, dokładnie, Łanoszka, dokładnie, tak? A co za tym idzie, żeby było łatwiej to wszystko udźwignąć, tak? I to było już w sumie dużo wcześniej robione i tam... Później zostało to trochę zablokowane, że stracimy kontrolę taką decyzyjności, tak? Bo tam chyba schodziło powyżej 75% i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to też później miało kilka takich drobnych rzeczy wpływ na to, że tam Władziu się później częściowo wycofał i tak dalej, co mu się sam... W sumie nie dziwię, bo to jest gość, który włożył najwięcej pieniędzy do klubu i w sumie, no oczywiście, że on sponsorował i tak dalej, ale na dzień dzisiejszy jest trochę tak jakby z boku i też trochę, zresztą on, Władziu też to mówił i to nie jest też tak, że ja teraz będę go tutaj chciał, nie wiem, wybielić, ale ja mu się nie dziwię, że on w pewnym momencie też trochę się chciał wycofać, bo myślę, że on miał trochę inne plany na to wszystko, ale w międzyczasie trochę te plany zostały zweryfikowane niestety negatywnie. Człowiek, jak się zakocha w piłce, to chce w niej być jak najdłużej albo do końca swoich dni, jakby w różnych rolach. Natomiast no, to jest czasami jednak duże ryzyko. To jest niebezpieczne, bo budujesz coś latami, jeśli chodzi o szacunek do własnego nazwiska, budujesz swoją pozycję, potem kilkoma decyzjami, no mimochodem zaczynasz się narażać niektórym ludziom, jak to nie wychodzi do końca tak, jak sobie założyłeś. Uważasz, że dzisiaj twoja relacja na przykład z kibicami Wisły jest inna niż kilka lat temu, kiedy cię nie było w tym klubie, w tej roli? Wiesz co, ale teraz musimy też jakby zadać sobie pytanie, z którymi kibicami, bo jakby... Nie wiem, tymi, którzy są na Twitterze, tymi, którzy są, nie wiem, no na Facebooku, to, tymi, którymi się spotykam na ulicy, którzy mnie... tutaj kibiców jakby do współuczestnictwa, żeby mogli gdzieś tam przedstawić swój punkt widzenia i były takie głosy, że Kuba się nie angażuje w to, że Kuba nie zabiera głosu na ten temat, na inny temat, że Kuba dzisiaj jakby jest jakby w tej przestrzeni publicznej, decyzyjnej, opiniotwórczej, jest jakby nieobecny kompletnie już w życiu klubu. To jest jakby taki świadomy twój wybór, że się całkowicie odsuwa, że nie zabierasz głosu?
Wiesz co, no ale ja, jak sobie przeanalizujemy, to ja za często tego głosu nie zabierałem. Czasami zabierałeś no, tak. głosem brata, no. No, ale jakby wiesz, ale jak, tak bardziej zawsze to było z mojej perspektywy takie stanie z boku. Poza tym, wiesz co, wychodzę z założenia, że nie wiem, czy to jest dobre, żeby każdą sytuację komentować i każdą sytuację rozkładać na czynniki pierwsze i mówić, że to jest tak, a nie tak, bo i tak ostatecznie później zawsze jest zweryfikowane wszystko to, co się dzieje, życie weryfikuje, tak? Różnica polega na tym, że kibic zawsze może powiedzieć po meczu i powiedzieć, a nie mówiłem, albo się nic nie odezwać i z reguły tak jest, a ty podejmujesz decyzję i ponosisz za nie konsekwencje, tak? I jakby no... Ale musisz tą decyzję podjąć i musisz ją zrobić. Jak ty sobie w tej chwili, w najbliższych miesiącach, latach wyobrażasz swoje funkcjonowanie w Wiśle Kraków? Ty będziesz szukał zbytu na swoje akcje? Czy ty czekasz, co się wydarzy? Czy Wisła wróci do Ekstraklasy? Czy chciałbyś jeszcze za jakiś czas, przy jakimś zdystansowaniu, jakby wrócić do większej codzienności samego siebie w klubie? Wiesz co, też chciałem wyjaśnić tą sprawę odnośnie tych mojego odsprzedania tych udziałów. Tam była kwota chyba 1720 zł, no bo to musiało tak zostać zrobione, żeby to wszystko było zgodne z prawem i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja tak na dobrą sprawę nie wiem, w sensie takim, jesteśmy teraz na początku rundy rewanżowej, tak? Jest... Ja jestem cały czas w klubie z Jarkiem. Jarek jest takim frontmanem, który to wszystko, można powiedzieć, układa i pracuje i jest mocno w to wszystko zaangażowany. I to nie jest tak, że mnie tam nie ma, tak? Czy to nie jest tak, że ty wykonasz 2 telefony w miesiącu, co tam w klubie? Tylko raczej na bieżąco wiesz, co się dzieje. Ja jestem w Radzie Nadzorczej i jestem praktycznie na bieżąco i wszystkie takie ważniejsze rzeczy, takie ważniejsze sprawy, no to jesteśmy w kontakcie z Jarkiem, także ja kibicuję mocno, żeby... A ja coś wyczuwam podskórnie, że coś ci się w tym klubie musi szalenie nie podobać, że jednak tak się zdystansowałeś. Nie, no wiesz co, no czy wszystko uważasz, że jest perfekt, że oczywiście, jest w porządku? Że, oczywiście, że nigdy nie jest perfekt i nie jest wszystko super ekstra i jakby też ja osobiście też, wiesz, mam jakieś tam swoje przemyślenia na temat tego wszystkiego, ale myślę, że na dzień dzisiejszy czekam też trochę na rozwój wypadków i przyglądam się, jak to wszystko będzie wyglądać i jak to będzie dalej wyglądać. Natomiast tak jak powiedziałem, wspieram Jarka i chcę, żeby właśnie, bo widzę, ile on wkłada pracy i wiem, że to też jest taki chłopak, który raz łatwo się nie poddaje, dwa, wiem też, że tych problemów w klubie jest cały czas bardzo dużo. Ten dług też jest niemały Wisły Kraków w stosunku do różnych podmiotów. Walczyłeś całe życie na boisku z rywalami, walczyłeś w swoim życiu. Walczyłeś też, no, szczególnie w końcówce kariery, bardzo mocno o powrót do zdrowia, na boisko. No zresztą gdzieś te urazy, byłeś szybkościowcem, one cię niestety w życiu nie omijały. Czy gdyby Wisła, no pytam hipotetycznie, wróciła do Ekstraklasy, ty nie zawieszałbyś tych butów na kołku? Jeszcze grałbyś dalej w piłkę? Nie. Ta decyzja już była ostateczna i ona została podjęta trochę wcześniej. Ja już też zdawałem sobie sprawę z tego, jeszcze jak drugi raz zerwałem wiązadła i tak dalej, że w sumie muszę też wybrać i trochę podejść do tego stricte egoistycznie, w sensie takim, że muszę też zadbać o siebie, bo jednak tak jak mówisz, trochę tego zdrowia w piłce nożnej straciłem. Stosunkowo mam tam niecałe 40 lat i chciałbym też pożyć teraz, w sensie takim, że nie... Móc wyjść na rower, czy uważasz, móc iść pobiegać. Czy skończyłeś w idealnym momencie, czy można było to zrobić wcześniej, gdybyś jeszcze raz miał podjąć decyzję? Czy to był akurat ten właściwy moment, żeby skończyć? Wiesz co, jak wezmę pod uwagę fakt, że mogłem zagrać w meczu z Niemcami i zagrać 16 minut, no oczywiście w tym meczu może zmieniłbym to, że no fajnie by było, żebym strzelił tą bramkę, wykorzystał tą sytuację, którą miałem, ale... Kiedyś by cię nie dogonili. Dokładnie, ale... Wiesz, no,
wiadomo, że możemy się zastanawiać, tak? Bo nie wiemy, co by było, gdybym skończył wcześniej, ale to wiesz, ja miałem praktycznie półtorej roku wyciągnięte przez zerwane wiązadło, nie? I jakby tego typu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A powiedz mi, Kuba, jaka jest dzisiaj codzienność twoja? No bo ja wiem, że życie po życiu dla sportowca bardzo ciężko jest trudne i bardzo często jest trudne i ciężko się odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo tak piłkarz jak gra, to mówi, kiedy przyjdzie ten czas, żebym mógł odpocząć, żebym miał dłuższe wakacje, żebym mógł trochę inaczej spędzać weekendy, a potem jak to przychodzi, to bardzo często jest na początku pustka, potem walka z samym sobą, potem szukanie jakiegoś takiego w życiu substytutu i chcę cię zapytać po pierwsze, jak sobie poradziłeś z tym procesem przejścia do życia po życiu? Po drugie, czym się tak naprawdę zajmujesz na co dzień? Bo no pewnie jesteś trochę rentierem, trochę tatą, chyba szukasz cały czas pomysłu na... nawet nie powiem na samego siebie, bo z tego co słyszę, to wyjdziesz stąd, pójdziesz na premierę i już jedziesz na jakiś plan zdjęciowy, bo zostajesz twarzą następnej firmy. Natomiast no, czy to jest przede wszystkim trudne nauczyć się żyć na co dzień bez sportu zawodowego? Jakby, wiesz, ja już doszedłem też w takim momencie, doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że chciałem po prostu trochę tego spokoju, wiesz, żeby właśnie móc sobie, nie wiem, obudzić się, o której chcę i tak dalej, robić co chcę i pewnie dojdę do takiego momentu, który mi zacznie brakować tej adrenaliny, tego takiego... No, myślę, że w głównej mierze tej adrenaliny, która była i cały czas do tej pory w moim życiu. I jakby, natomiast na dzień dzisiejszy teraz jeszcze nie mam takiego poczucia, wiesz. I też no, skończyłem karierę, ale zaczęliśmy robić film i ten film trochę praktycznie kręciliśmy do, można powiedzieć, do wczoraj, tak? I teraz, tak jak mówisz, są jeszcze inne projekty, które mam jeszcze inne swoje rzeczy, biznesy i to nie jest tak, że... Jeszcze nie poczułeś tej pustki. Dokładnie. Ja myślę, że też z racji tego, że trochę tego jest, to nie ma czasu się nawet zastanowić. Czy trener Probierz może spać spokojnie, czy pójdziesz w trenerkę? Nie. Nie wiem, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Czy prezes Kulesza może spać spokojnie, bo nie myślisz o prezesurze Polskiego Związku Piłki Nożnej? Myślisz, już widzę, że myślisz. Nie, to że jakoś tam szczególnie, że to mi, wiesz, zabiera jakieś tam myśli, że mam... Natomiast myślę, że z racji tego, że trochę tych meczów się rozegrało i tak dalej, no to pewnie jakiś tam człowiek ma swoje spostrzeżenia, natomiast to nie jest tak, że ja to chcę i muszę robić i tak dalej, bo ja sobie zdaję sprawę, jakie to jest wszystko później... Z czym to się wiąże, jaka to jest odpowiedzialność i tak ja dalej. Ja i tak czuję, że na początek skończysz jako asystent Jerzego Brzęczka w następnym projekcie, jak Jurek gdzieś obejmie jakąś drużynę. Mam nadzieję, że to się wydarzy niedługo, a bardziej myślę, że tak cię pociągnie w trenerkę czy w prezesowanie, jeśli już? Na dzień dzisiejszy, jak bym miał odpowiedzieć, to bym powiedział, że ani jedno, ani drugie. Ani jedno, ani drugie. To zrobimy teraz tak. Ale mówię, nie mówię, bo to wiesz, słuchaj, życie się może zmienić. Telewizor nam się wyłączył, więc my tego nie obejrzymy, tylko pewnie usłyszymy. Natomiast zaproszę na taką krótką zajawkę, zwiastun tej produkcji, która od piątku będzie w platformie streamingowej Amazon Prime, a potem mam jeszcze taki ping-pong. A to naprawdę pójdzie błyskawicznie. Okay. Także oglądamy. Zawsze stawałem za drużyną. Nawet kosztem tego, że straciłem swój własny wizerunek. Nie miało to dla mnie znaczenia. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Nic się nie liczyło. I tak się stało, że w sumie to całe moje życie. Teraz wywiad z Kubą Łoszczykowskim. Dzień dobry? Nic, no zawaliłem to, no. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy. To było parę takich drobnych rzeczy, które jednak składały się na całość. No come on. Miał upór, żeby cały czas walczyć. Zobaczcie, zobaczcie, co się tutaj dzieje, zobaczcie. Oh, what a beauty! He's a legend. Pokaż prawdziwe życie, jak wygląda. Możemy o tym rozmawiać, o tej sytuacji, jak to przebiegło, jak to wyglądało? Dzisiaj nie. Nie jestem w stanie dzisiaj. Jak twoja mama umiera na twoich rękach, no to jest to, kurczę... Robił różne złe rzeczy. Żeby mogła tylko temu zapobiec. No ja wiedziałem, że z Kubą nie ma co zadzierać.
Jakub Blaszczykowski ein absoluter Schlüsselspieler für alles war, was wir erreicht haben. Goosebumps. Koszula wyprasowana, mucha przygotowana, smoking już na wieszaku. Jutro uroczysta premiera kinowa, już w piątek na antenie Amazon Prime dokument Kuba. No to idziemy teraz szybko jeszcze do naszego ping-ponga na koniec. Na początek bardzo krótkie odpowiedzi, tak czy nie. Pierwsze pytanie, czy prawa strona z Piszkiem była najlepsza w historii reprezentacji Polski? Historii mi ciężko będzie odpowiedzieć, ale myślę, że w tym ostatnim dwudziestoleciu tak. Czy jest szansa, że z Robertem Lewandowskim pojedziecie razem na wakacje? Szansa jest zawsze. Ale tak czy nie? Teraz nie. Czy wrócisz do aktywnego zarządzania Wisłą Kraków? To ciężkie pytania macie tutaj naprawdę. Bo jakby, tak czy nie? No bo co to znaczy aktywne zarządzanie, jak cały czas jestem w sumie na tym etapie decyzyjności, tak? Ale główna decyzyjna osoba, ode mnie wszystko zależy. Teraz jest Jarek. To tak czy nie? Ode mnie wszystko zależy, myślę, że teraz nie. Czy czujesz się spełnionym piłkarzem? Tak. Czy Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem w historii Polski? Tak. Byłem najlepszym kapitanem reprezentacji w XXI wieku? Nie. Czy na Euro 2016 Łukasz Fabiański powinien być numerem 1 od startu turnieju? Tak. Czy Jerzy Brzęczek zawiódł jako trener Wisły Kraków? Nie. Czy inaczej, czułem zażenowanie słysząc o aferze premiowej? Tak. Miałem najwięcej biletów spośród wszystkich polskich piłkarzy na Euro 2012. Myślę, że tak. No, musiałbym policzyć, ale już niech zostanie. Tak. W dzisiejszej reprezentacji brakuje prawdziwego przywódcy. Nie. Czyli jest taki? Myślę, że tak. Kogo widzisz w tej roli? No myślę, że choćby lewy, no. Dobra, no to teraz troszkę szerzej. Taka osobista ankieta. Mój najlepszy mecz. Mhm. Mój? Mój najlepszy mecz. Nie wiem, czy nie finał Pucharu Niemiec 2-12. Wygraliśmy 5-2. Asysta i zrobiłem karnego na mnie był karny na 2-1. Ale ciężko mi tak teraz jeden wybrać. A najlepszy mecz reprezentacji? Reprezentacji? Miałem czy nie z Rosją? Powiedziałeś, że nie byłeś najlepszym kapitanem w XXI wieku, czyli uważasz za tego najlepszego kapitana? Wiesz co, my mieliśmy kilku fajnych kapitanów. Na przykład Michał Żewłakow był naprawdę fajnym takim liderem i takim chłopakiem, który mówię o tych wcześniejszych latach. Myślę, że Robert też sobie jako lider, który brał ciężar gry na siebie i który wiesz, strzelał ważne bramki, też się w tej roli sprawdził. Także to myślę, że to jest... To było dwóch zawodników. Był jeszcze Maciek Żurawski, Jacek Bąk i tak dalej, i tak dalej. Możemy to oceniać przez pryzmat suchego wyniku, ale możemy też ocenić właśnie to, co się widziało w szatni i to, jak wyglądała to od środka. Nie? Najważniejszy gol. Polska-Rosja chyba. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Ale w drużynie? Czy przeciwko? Z którym grałem. Z którym grałem, to myślę, że taki, który na mnie robił ogromne wrażenie, to był Gundogan. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? No, myślę, że Ronaldo. Moment, który bym zmienił w mojej karierze? No, myślę, że karny z Portugalią. A tak nie był tragicznie wykonany. Dzisiaj no raz jeszcze obejrzałem, jak Rui Patrycja po prostu się wyczuł. Wiem, jeszcze później rozmawialiśmy
z Wierinią, bo był w Wolfsburgu, to mówił, że mieli rozpisane wszystko i to, co mieli, to praktycznie trafili wszystkie. Najlepszy selekcjoner, z którym pracowałem? Na mnie bardzo pozytywne wrażenie robił Leo Benhaker, ale też myślę, że tu z racji wyniku i z racji tej całej z tych myślę, no można powiedzieć takich dobrego okresu w ostatnim czasie, to Adam Nawałka. Najlepszy trener, z którym pracowałem, bo tutaj chyba będzie oczywiste. Wiadomo. Klopp. Najlepszy piłkarz reprezentacji, z którym grałem? Myślę, że Lewy. Człowiek w piłce, na którym najbardziej się zawiodłem? Ja nie żywię jakoś tam wielkiego żalu, wiesz. Nie nawet o wielkim żalu, tylko o zawodzie. Kurczę, ale... Zawiódł cię ktoś tak, że sobie o nim myślałeś, że nie spodziewałem się tego, że źle się z tym czuję, że nie ocenił mnie gdzieś sprawiedliwie? No właśnie, wiesz co... To, że mnie ktoś nie ocenił sprawiedliwie, nie znaczy, że wiesz, że bo to jest moje subiektywne, to jest moja ocena, nie? Zawiodłeś się na kimś w polskiej piłce, czy nie? Nie. Nie, dobra. Najlepszy prezes PZPN, z którym pracowałem? No myślę, że Boniek. Karierze sportowej najbardziej... Ale jeszcze był Michał Liskiewicz. Mhm. W karierze sportowej najbardziej żałuję? Czego najbardziej żałuję? Myślę, że tego Portugalii, tak? I myślę, że finał Ligi Mistrzów. To są takie dwie rzeczy, które z punktu widzenia takiej istotnych później, z punktu widzenia całej kariery, to były najważniejsze. Masz takie przeświadczenie, że gdybyś trafił, to byłby finał Euro? Wiesz co, nie mam takiego przeświadczenia w sensie takim, no ale z drugiej strony mam takie przeświadczenie, że bylibyśmy bardzo blisko, nie? Trzeba by było później ten mecz następny wygrać, nie? Tylko, że, z tą rozbitą walią, bez paru ludzi. Dokładnie. Mój największy sukces. Mój największy sukces to myślę, że rodzina. To muszę bonusowo, bo to już się nie zmieściło w scenariuszu, paru tematów nie ruszyliśmy. A myślę, że trzeba poświęcić słowo Franciszkowi Smudzie, no bo o Franku trzeba powiedzieć dwa zdania. Jak słyszysz nazwisko Franciszek Smuda, to co masz pierwsze w głowie? I chyba też uśmiech, prawda? Dokładnie. Ja trenera Smuda oceniam bardzo pozytywnie i ja... Oczywiście ten jego barwny język i sposób przekazywania niektórych informacji i tak dalej. I dla mnie osobiście to docierało niekiedy. Zresztą też bardzo dobrze znasz trenera Smudę i wiesz, że... No takich ludzi już nie ma. Dokładnie. Nie będzie. Dokładnie, ale ja go wspominam bardzo pozytywnie i oceniam naprawdę... Mnie się bardzo dobrze z nim współpracowało i też dostałem takie pytanie, jakie najważniejsze słowa w sumie usłyszałeś od trenera i usłyszałem je od trenera Smudy, że będziesz kapitanem. Trenerowi Smudzie życzymy dużo zdrowia. Dziękujemy za ten odcinek przesłuchania. Przypominam tylko, że już w piątek dokument Kuba w platformie streamingowej Amazon Prime, a dzisiaj to była duża przyjemność. Były piłkarz, były kapitan reprezentacji, ale przede wszystkim... Prawdziwy, szczery człowiek. Nie wiem, czy z żelaza, czy z betonu. Nie. Na pewno nie z plasteliny i nie z plastiki. Kuba Błaszczykowski, bardzo dziękuję. To był kolejny odcinek przesłuchania w kanale sportowym.